Narzędzie wspierania hodowców, narzędzie wspierania naszych klientów, którym chcieliśmy ułatwić, stworzyć możliwość sprzedaży potomstwa naszych ogierów, stworzyć dla nich rynek. Aukcji, która z biegiem lat przekształciła się w platformę zakupu najlepszych koni, najlepszych źrebiąt w Polsce. Tak jak zapewne przeczytaliście Państwo w katalogu, źrebięta, które były tu prezentowane w poprzednich latach osiągają Niesamowite sukcesy i w zasadzie dominują polski rynek sportowy i hodowlany. Mam tu na myśli chociażby konia Rafael G, który tutaj jako rebie brylował, a dzisiaj nosi tytuł mistrza polskich Młodych Koni, czy choćby ogierka Baybalu, który dzisiaj jest najlepszym ogierem licencjonowania Anglo-European Statbook i robi bardzo dużą karierę hodowlaną. Dlatego myślę, że siedząc tu dzisiaj możecie być Państwo spokojni, że ta część pracy polegająca na selekcji, polegająca na sprawdzeniu tych zierebior pod względem jakościowym, pod względem tego, czy one nadają się jako przyszłe prospekty sportowe i hodowlane, została wykonana prawidłowo. Te poprzednie lata udowodniły, że ta selekcja rzeczywiście się sprawdza. I że dzisiaj podnosząc rękę i biorąc udział w licytacji, możecie być pewni, że nabędziecie źrebie dobrej jakości, źrebie nadające się do wykorzystania w sporcie, wreszcie źrebie o konkretnych cechach charakteru i przede wszystkim zdrowe, o nienagannym wychowaniu i kondycji. Przed nami 15 źrebiąt, 15 licytacji. Tak jak wspominałem, ogierek Full of Charm nie będzie brał udziału dzisiaj, także zamiast 16, które macie Państwo w katalogu, będziemy licytować 15 źrebiąt. Warunki aukcyjne dostępne są na stronie internetowej, jak również na ostatnich stronach katalogu. Tam możecie się Państwo zapoznać z tym, jak odbywa się sprzedaż, jakie są później dalsze kroki po wylicytowaniu dzisiejszego wieczoru źrebięcia. Dla nas przede wszystkim ważne jest to, że będziemy posługiwać się walutą euro. Postąpienia będą następować po 100 lub 200 euro. Możecie też Państwo podbijać o wyższe kwoty. A znakiem dla nas, że Państwo bierzecie udział w tej licytacji, będzie podniesienie do góry ręki lub katalogu. To będzie dla nas znak, że Państwo podbijacie cenę o kolejną kwotę, a my będziemy monitorować to, dla kogo ta aukcja zakończy się zwycięstwem. Apel od nas, jeżeli jesteście Państwo zdecydowani na zakup konkretnego źrebięcia, to prosimy o zdecydowane postąpienia, o zdecydowane działanie, bo naszym celem jest, żeby ta aukcja dzisiaj miała dynamiczny przebieg i żebyśmy jeszcze później spotkali się wszyscy we wspaniałej atmosferze z nowymi nabywcami tych wyjątkowych źrebiąt i spędzili razem wspaniały wieczór. Mamy już za sobą niesamowity dzień ponad 90 źrebiąt zaprezentowanych podczas czempionatu. A wiele z nich, o czym na pewno jeszcze opowiemy, osiągnęło sukcesy, i właśnie te najlepsze źrebięta będziecie mogli Państwo nabyć w dzisiejszej aukcji. Tak jak w poprzednich dwóch latach, jest z nami przedstawiciel stacji Ogierów Szekemile, wcześniej przedstawiciel Związku Oldenburskiego znany i doświadczony aukcjoner, pan Krzysztof Ruwold. Powitajmy go brawami, proszę Państwa. Christoph, I think we are ready to start. If there are a few words from you. We're almost ready to start. We want to start. I just uh, want to wish you a very good evening, ladies and gentlemen. Um, it's almost a tradition. If you remember one year ago, um, we've celebrated a young father, a, a, a young man who became father, I think, the day before the auction. Today he's father for almost 1 year the proud mother is among us also the almost 1 year old daughter sophia and again, again, again and again this young man is giving us good reasons to celebrate him because only some weeks ago you've read it on the internet or elsewhere he was part of the polish team who qualified for the olympic games in the dressage ring of the french capital paris and i kindly ask you ladies and gentlemen to Spend some applause for the future Olympic competitor. Who is our auctioneer tonight? Matthias Zichon. Some words about uh, what we've seen today. I have to say that Mateos, because uh, I can say it in the name of all the judges coming from from Great Britain, coming from the Netherlands and from Germany. The quality of today's full uh, championship was amazing. They are getting better and better every year. We've seen so many good folds. Even the folds uh, finishing in the eighth or ninth position are still good of good quality. Could make uh, good placements also in championships in Germany, in Netherlands or elsewhere. And you. And you, ladies and gentlemen, have the chance to get hold of them of the best ones. We have the two supreme champions in the auction tonight. Good luck! Proszę Państwa, nasz gość powiedział najpierw o tym, że kilka tygodni temu miałem przyjemność brać udział w kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich, gdzie Polska Drużyna Olimpijska wywalczyła historyczny awans na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Miałem przyjemność być w jej składzie, także myślę, że. To też daje jakiś tutaj asum do zastanowienia się, że my również poszukujemy koni, które sprawdzą się w sporcie i zresztą tak jak napisaliśmy w katalogu, to nie jest tylko hasło reklamowe, ale my również wierzymy w te źrebięta i część z nich też planujemy być może dzisiejszego wieczoru dołączyć do naszej stawki. Drugie co wspomniał nasz gość to jakość koni, które brały udział w dzisiejszym czempionacie. Krzysztof, jak i pozostali sędziowie z Wielkiej Brytanii, z Holandii i z Niemiec, nie byli w stanie otrząsnąć się z tego wrażenia, że polscy hodowcy przywieźli tu do Radziękowa tak wysokiej jakości konie i nawet te, które zajmowały siódme, ósme miejsce, były naprawdę, naprawdę na bardzo dobrym poziomie, za co Wam wszystkim należą się z tego miejsca wielkie gratulacje. A teraz proszę państwa, żeby już nie przeciągać, zapraszam na ring aukcyjny. Pierwsze źrebie, a państwa proszę o uwagę, bo zaraz będziemy przystępować do licytacji. Ja tylko przypomnę, że mamy za sobą tak zwany prebidding, czyli ceny są poniekąd wyznaczone przez to, jak przebiegała licytacja online. Ostatnia oferta za klaczkę, którą państwo zaraz zobaczycie, to 3900 euro zaoferowane przez klientów z Holandii, gdzie rywalizacja toczyła się m.in. Z klientami z Polski, z Niemiec, natomiast teraz Holandia 3900. I już za chwilę Państwo, tutaj w Radzionkowie, w tej hali, jak również oglądający nas online w czasie rzeczywistym, będziecie mieli okazję zmienić tą cenę i dołączyć tą wspaniałą klaczkę do swojego stada, do swojej stajni. A co to za klaczka, opowie nam Krzysztof. So I didn't understand what you said, but there she's coming—the first to go. Endless Love filly by Ibano. Ibano is the upcoming star here in the stables of Mateusz, owned together by Schokemüller and Cion Dressage. Ibano is a son of the breeding star Escamilo, who took two medals as a six- and seven-year-old at World Championships for young horses. And this is a filly out of Ebano's first crop. The dam Isis, She's by Johnson. You all know that uh, Johnson, the son of Jazz, is the current number one of the world in the WBFSA ranking. So the dam sire is the best dressage producer in the world, followed by Ferro, who won numerous medals as a dressage horse ridden by Kobi van Dalen, being part of the Dutch team. The dam she's the full sister to two Inter One performers, and she's the half sister to the Grand Prix horse Ashwan by Sandreo. San A more than proven dam line, a fantastic filly to start with. Endless love by Ebano Johnson and Ferro. I proszę państwa przed wami. Endless love nie może żaden inny zrób otwierać Otwiera dzisiejszej aukcji, jak córka ogiera Ebano naszego najpopularniejszego i myślę najlepszą na tą chwilę ogiera klacz od strony matki Johnson-Ferro, a więc wybitny rodowód KWPN. Na tą chwilę cena to 3900 euro. I rozpoczynamy licytację. 3900, 3900, 3900. Czekamy na pierwsze postąpienie. 3900.

5000. 5000 euro, proszę Państwa. 5000 euro online. 5000 euro oferta online. Czekamy na to sali. 5000 po raz pierwszy. A poprosimy o rundę kusa, żebyście Państwo raz jeszcze mogli się przyjrzeć ekspresji ruchu tej wyjątkowej klaczki. Klaczki Endless Love. mamy 5000 euro oferty online 5 tysięcy 5 tysięcy 100 5 tysięcy 100 5, 100 widzimy 5 100 po prawej w narożniku 5 tysięcy 100 5 tysięcy 100 5, 100 tam w narożniku 5 200 po mojej lewej 5 200 po mojej lewej 5200 on my left side 5 tysięcy 500 5 500 na wprost 5500 na w narożniku 5500 in the right corner 5500 in the right corner 5 tysięcy right 500 jak lewej strony 5 500 po prawej 5 po prawej za klaczkę endless Love, córkę Ogiera Ebano od Isis po Johnson, 5900 z Niemiec, 5900 from Germany, ladies and gentlemen. Sześć tysięcy. Sześć tysięcy w narożniku tysięcy, proszę Państwa, sześć tysięcy euro na rożniku po 6000 Six thousand euros in the right corner, ladies and gentlemen. We are waiting for the answer from the online clients from Germany. We have six thousand euros there in the right corner, ladies and gentlemen. Sześć tysięcy euro za klaczkę po ogierze ebano. Sześć tysięcy czterysta. Sześć tysięcy klienci z Niemiec. Six thousand four hundred. Six thousand ladies and gentlemen. Online, the bidders from Germany. Six thousand four What is the answer? In the right corner, we have 6,600. 6,600. 6,600. We have 6,600. We are waiting for the answer from the online bidders. Maybe someone on the left side, we have 6,600 there. 6600, po mojej prawej w narożniku 6600, 6600, 6600 za klaczkę Endless Love, 6800 Niemcy, 6800, we have 6800, 6800, 6800 Niemcy online, 6800, 6800, a to nie może dziwić, że Niemcy klienci biorą udział w tej licytacji, bo klaczka ta naprawdę charakteryzuje się doskonałą stroną żeńską. Rodzeństwo matki, a więc klaczy Isis, którą Państwo widzicie startują dwa konie na poziomie Grand Prix, a trzeci z nich startuje na poziomie 160 skokach, co świadczy o tym, że ta rodzina daje doskonałe konie sportowe i teraz pora, żeby do któregoś z Państwa ta klaczka dołączyła, bo szkoda by było, żeby trafiła do Niemiec. Mamy ofertę 6800, we have 6800 online, we have 7000, we have 7000, wielkie brawa proszę Państwa, 7000 tam na narożniku, 7000 po raz pierwszy. 7 tysięcy. tysięcy 7 po raz pierwszy za klaczkę. Endless Love. Siedem tysięcy euro po raz pierwszy. We have 7,000 euros there in the right corner for the first time for the Endless Love, the amazing Philly by Ebano, the winner of the Polish selling Licensing out of the johnson Faro Damland We have 7,000 for the first time. Siedem po raz pierwszy. We have 7000 for the second time. 7000 tysięcy po raz drugi. Proszę Państwa, ostatnia szansa, lewa strona. Czy ktoś jeszcze rozważa zakup klaczki Endless Love, bo na recytacja na razie jest w narożniku za kwotę 7000? Po raz pierwszy. Po raz drugi. Ostatnia szansa na zastanowienie się po lewej. Po prawej. 7000. Ostatnia szansa. Po raz pierwszy. Po raz drugi. I w takim razie za kwotę 7 tysięcy euro. Zamykamy licytację klaczki Endless Love. I proszę Państwa, dziękujemy klaczce Endless Love. Dziękujemy. Tym razem bez pamiątkowych zdjęć, proszę Państwa, te zdjęcia wykonamy sobie jutro, a klaczka Endless Love opuszcza ring aukcyjny. Chcemy dzisiaj nadać tej aukcji dynamiki, ale oczywiście, jeżeli ktoś takie życzenie specjalne będzie miał, to jak najbardziej takie oczywiście pamiątkowe zdjęcia wykonamy. Tymczasem klaczka Endless Love trafia do nowych klientów za kwotę 7000 euro, a my przechodzimy do ogierka wystawionego z numerem 2, o którym już teraz opowie nasz gość. We're eagerly awaiting the next to go, the first colt in this collection, KWPN. So, Dutch just called Tesoro. Tesoro, a direct son of Vitalis. Vitalis, the son of Ivali and Dida, he brings it all. He brings excellent folds, spectacular movers at the age of young horses and Grand Prix horses. Let's think about Vamos Amigos. Who won three medals at the World Championships in Harning, written by Katrin Laudrup Tufuor, team gold and two individual silver medals. Vitalis, combined with another Dutch dam called Fiana. Fiana is by Armani, who made a very good career under the German-based Australian rider Haley Beresford in the dressage ring. And let me tell you, Armani is by United, out of a full sister of Parzival, the former top horse of Adelinde Cornelissen. Velter II is to be found in the third generation, and the dam of this goat, please let him run inside of the mother. She's the sister of two Grand Prix horses Dickens by Jess and Hernando by Bretton Woods. And another, the most important information. This was one of the, maybe the best mover in today's full championships, finishing in the runner-up position in uh, the group of the cold folds. Good luck with this special colt. A colt like this, a stallion prospect like this, is hard to find anywhere in Europe. I Proszę Państwa, rozpoczynamy licytację Ogierka Tesoro. Jak powiedział nasz gość, jednego z najlepiej ruszających się źrebią dzisiejszego czempionatu. Aktualnie oferta 8200, 8200 euros. Offered online. We have 8200 euros. Offered online. I'm waiting for a bid. Proszę Państwa, 8200, 8200 za Ogierka Tesoro, 8700 Niemcy, 8700, 8700, 8700 po raz pierwszy. Czekam, 9000, 9000 w różniku, 9000 po raz pierwszy, 9000, 9000, we have 9000, we have.

In the auction floor, 9500 in the auction floor, on my right side, 9500, 9500, 10 000, 10 000 Niemcy, proszę Państwa, 10 000 za ogierka Tesoro, a Państwo jeszcze raz przyjrzycie się ruchowi tego wspaniałego ogierka, prosimy o chwilę kusa i chwilkę aktywnej muzyczki, żebyście Państwo jeszcze raz mogli się przyjrzeć, jak ten wspaniały źrebak się rusza, Krystof ma kogoś na telefonie, mieliśmy się bardzo wiele zapytań o tego ogierka, aktualnie 10 000, 10 500, 10 500 narożniku, 10 500 po raz pierwszy, 10 500 po raz Pierwszy dam na rożniku. Państwo się przyglądacie i czekamy na kolejne oferty. Aktualnie 10 500 za tesoro, syna Ogiera Vitali z którego nikomu chyba nie trzeba przedstawiać. Również z doskonałej rodziny żeńskiej. We have 10 500, ladies and gentlemen.

12,500 online, ladies and gentlemen. 12,500 for the first time. For the amazing cold tesoro by Vitalis. 13 tysięcy, 13 000, 13 tysięcy na wprost. 13 tysięcy na wprost, 13 tysięcy na wprost. 13 000 po raz pierwszy. 13 000 euro po raz pierwszy. 13 000 euro po raz pierwszy na wprost za ogierka tesoro. For the first time we have 13,000 euros. For the first time for 14 tysięcy, 14 tysięcy, 14 tysięcy po mojej lewej, 14 tysięcy, 14 tysięcy euro, ladies and gentlemen. On the left side for Tesoro, for the amazing colt by Vitalis. 14 tysięcy euro, 14 tysięcy, 14 tysięcy, 15 tysięcy Niemcy, 15 tysięcy euro, 15 tysięcy ladies and gentlemen. We have 15 tysięcy offered for this amazing colt by Vitalis. 16 tysięcy, 16 tysięcy po mojej lewej, 16 tysięcy euro po mojej lewej, 16 tysięcy euro po lewej stronie w narożniku, 16 tysięcy euro, a dla Państwa jedna z ostatnich okazji, by mu się przyjrzeć, bo takiej szansy, 16 tysięcy 500, 16 tysięcy 500 po mojej lewej, 16 tysięcy 500, 16, 000, 16 000, 500 euros. In the left corner, 16 500. 16 500. 16 500. 16 500. 17 tysięcy, 17 000 po raz pierwszy. 17 000 po raz pierwszy. 17 000 in the right corner. In the right corner we have seventeen thousand. We have seven. We have eighteen thousand from Germany. We have eighteen euros offered by the clients from Germany for Tesoro and we kindly ask for one more round trot. Jeszcze jedną rundkę kusa poprosimy. Ostatnia szansa, mamy 18 tysięcy, a Państwo naprawdę zastanawiacie się na tym, czy Tesoro Soro powinien dołączyć do Waszej stacji. wspaniały prospekt zarówno na konia sportowego jak i na ogiera, co muszę przyznać również z perspektywy naszej stacji 19 tysięcy jest bardzo kuszącą propozycją. We have 19,000 in the corner. We have 19,000 in the left corner, we have 19,000 euros in the left corner for the first time. We have 20,000, we have 20,000, wielkie brawa, proszę Państwa, tysięcy klienci z Niemiec za ogierka Tesoro. We have 20,000 euros offered for this amazing cult for the first time. We have 20,000 euros offered from Germany for this amazing cult for the second time. 20,000 euro, proszę Państwa.

22,, 500, 22, 500, 22, 500 offered from Germany, 22, 500, 22, 500 for the first time. For the 23. 23, 23 in the left corner. 23. 23 in the left corner, for the first time, 23. 23 for the first time. 23 for the second time. Christoph. What do you think? We have 23,000 offered here in the auction floor. We are waiting for the answer from the German clients. But what do you think? Would such a cold be interesting also for us as a breeding prospect? We have 23,000 euros offered from Germany. And now we are waiting for our bids. It's the last chance. Proszę 23,000. 23 trzy tysiące tu, w hali, ma 23 trzy tysiące w hali, czekamy na odpowiedź z Niemiec, ale właśnie rozmawiałem z Krzysztofem o tym, że taki ogierek na pewno byłby też interesującą ofertą dla naszej stacji ogierów cichoń stellions. dlatego nasza propozycja, our offer for this call, can we offer 24? We offer 24 000, ladies and gentlemen, as the Cichoń and szczekolmiele Stellion station we offer 24 000, 24 000, proszę państwa. Propozycja stacji Szekemile i Cichoń za tego ogierka 24 000 euro. Po raz pierwszy czekam na odpowiedź sali. Prawy narożnik, lewy narożnik, klienci online. Po raz pierwszy 24 000, proszę państwa. Wspaniały ogierek rasy. KWPN, syn Ogiera Vitalis, doskonałej rodziny żeńskiej i ostatnia szansa, żebyście się Państwo mu przyjrzeli. Aktualna oferta złożona przez stację Szekemile razem z naszą stacją w Radzionkowie to 24 tysiące euro. Czy ktoś jeszcze? Ostatnia szansa, żeby się przyjrzeć. 24 tysiące po raz pierwszy. Tu jest pan Konrad, mówił, że to jego faworyt. Gdzie jest pan Konrad? Czemu Pan Konrad nie bierze udziału w licytacji? Mamy 24 tysiące. Po raz pierwszy. Pan Konrad polewa kole, już nie myśli o tym. A ja jeszcze się rozglądam. Czy ktoś z Państwa chciałby, żeby wspaniały tesoro dołączył do jego stawki? Mamy 24 tysiące to nasza oferta? Po raz pierwszy. Sprawdzamy. Czy ktoś z Państwa? 24 tysiące euro proszę Państwa. Euro słabo stoi, także zachęcam, to jest około 100 tysięcy. Jak podrośnie to dopiszecie jedno zero do tej ceny, gdy będzie miał 3 lata. Aktualna oferta 24 tysiące. Christoph, do we have someone else or is it the last offer, 24 thousand? The bidders from Germany are gone now, so I think it's a time to finish. We have 24. For the first time. 24, po raz pierwszy. 25, 25, 25 prawym narożniku, 25 prawym narożniku, 25 po raz pierwszy. Wielkie brawa, słusznie, 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 wielkie brawa. 25 tysięcy euro i naprawdę ostatnia szansa, proszę państwa. 25. Po raz pierwszy. Can we offer a little bit more? 26. 26. 26? For the first time. 26. Nasza oferta. 26, żeby Tesoro w przyszłości zawitał do oferty stacji ogierów Szeke i Cichoń. 26 000 euro. Ktoś jeszcze? Po raz pierwszy. Po raz drugi. I. Nikt lepiej, nikt więcej. Twenty-six thousand euros for the second and for the third time. Dwadzieścia sześć tysięcy euro, proszę Państwa. Krzysztof właśnie potwierdził, że ten wspaniały Ogierek. Już wkrótce dołączy do stawki wspaniałych koni, a myślę, że to wielka chwila, że stacja Ogierówszek Emile bierze udział w licytacji. Proszę Państwa, jeszcze raz 26 tysięcy euro, wielkie brawa! Tesoro, wiceczempion licencjonowania i mam nadzieję, że nie najdroższy, ale na pewno jeden z droższych koni dzisiejszego wieczoru. 26 tysięcy euro, proszę Państwa, a my. Już płynnie przechodzimy do trzeciego konia. Yeah, the champagne we can have. Wypijemy. Przechodzimy do następnej licytacji. Jest tu jeszcze szczęśliwa hodowczyni, pani Emilia Todlani. Ten szampanik. Wielkie gratulacje, pani Emilia Jach, niegdyś medalistka największych imprez ujrzeniowych w Polsce, dzisiaj hodowczyni wspaniałego Tesoro, który myślę będzie cieszył nie tylko nasze Oczy, a poprosimy jeszcze. Tak jest. Myślę, że za 26 euro to możemy fotkę tutaj zaryzykować. Good. Thank you very much. I think we should celebrate him again. just when he's leaving us. Spend some applause for the colt, but especially for the proud breeder. Fantastic job, thank you. Lucky to have so good breeders. Well, Matthias, now we've spent so much money, now we need to earn something. Uh, back to business, we need to get serious. I'm looking forward to the next fall, to the next colt, because I haven't seen him before, apart from the video. Um, we are waiting delightful Jack Malovani born the 5th of march and a very unregistered chestnut colt out of the first crop of don sarkozy don sarkozy is by don Allegro, so he's a grandson of the five star grand prix performer don Nobles. and the dam look into the pedigree how she's bred twilight jack Malovana, that's the dam who's here with us she's a direct daughter of the breeding and sport legend Totilas. then you have Zanamur, one of the best sons of the legendary sandro hit then you have Londonderry, and then you have Weltmeyer going back to a very proven Hanoverian dam line. So uh, I think a colt can't be bred any better. You have five generations of good stallions coming from Germany and the Netherlands. And uh, what I've seen now in Trott, Matthias, I really liked. Delightful Jack Malovani. A proszę Państwa, przed Wami lot numer 3 Delightful. Jak malowany, jak malowany, to znaczy, że pochodzi ze Szczecina i wyhodowany jest przez Panią Agatę Fornalską. Tej marki myślę nikomu nie trzeba przedstawiać. Aktualna cena oferowana online za tego ogierka to 4100 euro. I od tej kwoty zaczynamy licytację syn Ogiera Don Sarkozy od klaczy, która jest bezpośrednią córką Ogiera Totilas. 4100 euro, proszę Państwa. 4100 po raz pierwszy 4100, 4100, 4100, 4100. Poprosimy jeszcze rundę Kusa 4100 euro, proszę Państwa. Oferowane online za ogierka Delightful 4100, 4200, 4200, 4200, 4200. 4200.

tysięcy euro, proszę Państwa, a Państwo przyglądacie się wspaniałemu, delightful, jak malowany Don Sarkozy, Totila San Amur. I wspaniały kus godny tych wspaniałych przodków. 5000 euro. Tam po lewej stronie czekamy na kolejne postąpienia. 5000 euro po raz pierwszy. 5000 for the first time. 5000.

For the first time, 6100, po raz pierwszy. Za wspaniałego, delightful, jak malowany. 6100. For the first time, 6200, 6200, 6200, 6200. 6200. Prosimy o zatrzymanie się. Prosimy prezentera o zatrzymanie się. A państwo tu jeszcze się przyglądają. 6200. 200 euro, aktualna oferta, Delightful, jak malowany, 6400, 6400, 6400, tam za głosiczkiem, 6400, jaka odpowiedź, 6400, tam po mojej prawej, Delightful, jak malowany, wspaniały ogierek, legendarny, Totilas, myślę, że nikomu Totilasa przedstawiać nie trzeba, to jest gwarancja najwyższej jakości, największej jezności, wspaniałych koni, mamy 6400, tam za kolumną, jaka tutaj odpowiedź, 6400 po raz pierwszy.

Idę się przyjrzeć, gdzie tu jest licytacja czy to przy wesołym stoliczku, tak 6400, 6400 to rozumiem z rewanż za tesoro, tak? którego nie udało się wylicytać 6400. Jaka odpowiedź? Jeszcze mamy kilka wspaniałych koni. Na razie 6400 tutaj Państwo, tu na krótkiej ścianie, rozumiem, jeszcze czekacie 6400? 6600 6600 tutaj mamy takiego klienta, który powiedział mi parę dni temu, że... To nie będzie decyzja chwili, tylko to będzie chwila słabości. I chyba ta chwila słabości powoli następuje aktualnie. Ta chwila słabości kosztuje 6600 euro. A jaka jest odpowiedź po prawej stronie? We have 6600 euros here in front of me. What is the answer in the happy corner there? We have 6600, 6600, 6600, 6600. No, myślę, że 6800, tak, 6800 jest, 6800, jaka odpowiedź? 6800 po prawej stronie, 6800 euro, delightful, jak malowany. Don Sarkozy, Totila, San. Amour. So we have two top sires in the line, both ranked in the first 20 horses of the WFSH sires ranking. We have 6600 for the first time. For the second time. Ostatnia chwila. Wrócę do stoliczka i zamykamy licytację. Mamy aktualnie ofertę tam za głośniczkiem, przy wesołym stoliczku. Odpowiedź tutaj, ile te chwile słabości jeszcze możemy poświęcić. Myślę, że 200 euro. Kurs dzisiaj patrzyłem 4,40. No to to nie są pieniądze, tak? To, to 200 euro to można dołożyć w każdej chwili. Mamy 6 tysięcy... 600. Ja myślę, że gdyby do 7000, to byśmy tą historię dzisiaj zamknęli, a wspaniały, delightful dołączyłby do nowych nabywców. Aktualnie 6600. We have 6600 for the first, for the second, and ostatnia szansa: 6600. Po raz pierwszy przy wesołym stoliczku, po raz drugi przy wesołym stoliczku i. Za kwotę 6600 euro. Rozumiem, zamykamy na tą chwilę licytację tego wspaniałego ogierka. Po raz trzeci. 6600, wielkie brawa, proszę Państwa. I zapraszam tam do Wesołego Stoliczka na pamiątkowe zdjęcie, bo to już tradycja. Nowych nabywców zapraszam, żeby sfotografować się z Delightful, jak malowany, a my powolutku przygotowujemy się do. Prezentacji kolejnej klaczki, a ja sam jestem ciekaw, kto będzie nowym właścicielem tego ogierka, bo wiemy, że tam drużyn przy Wesołym Sojuszku jest wiele, wiele było taktyki, strategii, planowania, ale do kogo ostatecznie dołączył? Delightful, jak malowany i już zmierza na środek. Nowy właściciel, a w zasadzie właścicielka, która na tej aukcji chciała kupować klaczkę, a kupiła ogierka, chciała kupować gniadom, a kupiła kasztana, ale takie właśnie są, proszę Państwa, chwile słabości. Wielkie brawa! Proszę Państwa, to były trzy źrebięta o rodowodach ujeżdżeniowych. A teraz na chwilę z czworoboków przenosimy się na parkury i przed nami licytacja trzech wspaniałych źrebiont o rodowodach skokowych. Myślę, że na klaczkę, która za chwilę się pojawi, na klaczkę Contant de Blue, kilka osób naprawdę ostrzy sobie zęby dzisiejszego wieczoru. A co to będzie za klaczka? Opowie nam nasz gość Krzysztof Ruwold, który takie rodowody jak ten zna doskonale. I'm looking forward to see Contender Blue. Conte de Blue, a filly, Oldenburg registered, born the 6th of May by the much too early deceased breeding superstar Contagos. Now, you still have the chance to purchase one of his fillies. He's also uh, doing very well as Dam Sire, you must know. Conthagos out of Katia the Blue P.S. The dam, she was uh, bred by Paul Schockermühle, born in Levitstadt. She's now uh, facing a great career under the saddle in the show jumping wing. She's uh, not carried this foal herself. So this foal is coming from Embryo Transfer. The dam sire, oh, we already have a bit online, is Caroli. I don't need to tell you something about Caroli. You all know the former German Young Horse Champion standing at stud here, but hey, don't hurry. Cartogran, Gran, Chaco Blue, this is what follows in the pedigree. The third dam, Pate Blue, is the dam to uh, a horse called Carte Blue PS. He's jumping, he's even winning Nations Cups with the brazilian rider francesco josé mesquita-musa and this is one of the best families you can find in live at after cato gran it's chaco blue quickstar Pilot. remember back in the days a, ho a horse called p.s priamos he was maybe the best son of Pilot, and the fifth dam of this fall is the full sister of p.s priamos last thing to add the seventh dam a daughter of Frühlingstraum, is the full sister of fire Fire became individual world champion of show jumping in 1982 with the German rider Norbert Korf. So this is the family producing successful horses over decades for almost half a century. So uh, this is a perfect filly to uh, start a great breeding career with or to uh, produce here later in show jumping. Good luck, Konstanze Blue. Proszę Państwa, lot numer 4, de Blue. Myślę, że trzy najważniejsze rzeczy. Klacz, która tutaj biega z tą małą, nie jest jej biologiczną matką, to klacz Biorczyni. Matką jest klacz Katia de Blue, córka ogierów Karoli, Kartogran, a dalej Chaco Blue. Klacz pochodzi z embriotransferu, jest córką ogiera Contargos, który odszedł od nas w tym roku, a był doskonałym reproduktorem. I myślę, że ta klaczka jest doskonałą propozycją, zarówno dla tych, którzy szukają konia sportowego, jak i konia do hodowli aktualnie. 5000. 600 5400 5400 euros offered online 5400 5400 5400 have 5400 offered online for this filly 5400 5400 5400 5400 po raz pierwszy 5600 5600 5600 5600

Fili Kontandę Blue, The Daughter of Contargos, 7000, 7000 euro. 7000 ofered for the first time, 7000 euro. For the first time, 7000, 7100, 7100, 7100 w lewym narożniku, 7100, 7100 po mojej lewej, 7100 euro, 7100, 7100, 7100, for Kontandę Blue, 7100. Euros 7300, 7300, 7300, 7300 po mojej lewej, 7300, 7300, 7300 proszę Państwa i najwyższa pora, żeby przemyśleć, czy ta klaczka powinna dołączyć do Waszej stajni. Myślę, że wspaniała propozycja dla wszystkich, którzy… 7100? No, we have 700, 800, ok, we have 7800 offered online. Online 7800, 7800, 7800, 7800 online, 7800, a Państwo zastanawiacie się, czy córka Ogiera Contargo za dzieci Ogiera Contargo na pewno będzie coraz mniej, a nie coraz więcej na świecie, czy nie powinna stać się częścią Waszej stawki. Oferta to 7800 online po raz pierwszy za córkę Ogiera Contargo z doskonałej, 8 tysięcy, 8 tysięcy w narożniku, 8 tysięcy po raz pierwszy. 8 tysięcy. 8 tysięcy. 8 tysięcy, a ja tak jak to bywa w tych chwilach, wezmę z sobą młoteczek i rozejrzę się, co tam się dzieje na razie. 8 tysięcy. What is the offer, Christoph 8400, 8400 online. 8,400, 8,400, 8,400. Jaka odpowiedź w sali? 8,400 online, 8,400 online. 8,400 offered online for Contan de Blue, the daughter of Contargos, out of the great dam line. 8,400. Can we do some trot? Możemy troszeczkę kusa? 8400, 8400 i świetny galop tej klaczki, zachęcam, żeby zwrócić uwagę, 8400 euro online po raz pierwszy. Jaka odpowiedź sali? Czekamy na 8600, mamy 8400, oferowane przez klientów online, 8400, we have 8400, 8600, 8600, 8600, 8600, 8600, there. On the audience, 8600, 8600 po raz pierwszy, 8600, 8600, 8600, 8600 po mojej prawej, 8600, 8600 on my right side, 8600, 8600, 8600, 8600, 8600, 8600 i 88. Eight eight. We have 8800, 8800 proszę Państwa, 8800 online. 8800 offered online, ladies and gentlemen. 8800 8800 8800 po raz pierwszy 8800 za klaczkę Contande Blue. To jeszcze rundkę muzyczną poprosimy. A Państwo ostatnie chwile, żeby się przejrzeć i rozważyć dołączenie tej klaczki do... Waszej grupy koni do waszego stada, które będzie mogło poszycić się niezwykłą jakością klacz pochodząca z embriotransferu, ponieważ chcieliśmy wykorzystać jakość klaczy matki. 8800 oferowane online i ostatnia szansa. Ja robię 8800 9000 w narożniku. 9000. 9 tysięcy, a ja idę się przyjrzeć Państwu, kto z Was jeszcze mógłby mieć ochotę na wspaniałą córkę ogiera Kontargos. Jakże charyzmatyczną i emanującą jakością mamy 9 tysięcy, proszę Państwa, w narożniku. Tutaj w hali po raz pierwszy. Ja się idę przyjrzeć. U kogo jest licytacja? U Państwa, tak? Po raz pierwszy dziewięć tysięcy. Znany zawodnik, proszę Państwa. Lubi sobie tu pokupować troszeczkę. Dziewięć tysięcy. Jaka odpowiedź tutaj? Tutaj też byli chętni 9 tysięcy, może dziewięć 200. Dziewięć tutaj cisza. Tu się wentylują. Namyślają. Dziewięć tysięcy tutaj oferta przy stoliczku. Po raz pierwszy. 9000 euros offered here at the table. For the first time. 9000 euro, proszę Państwa. A ja wracam do stolika i jak już tam wrócę, to myślę, że klaczka Contant de Blue zostanie sprzedana. Oferta z sali 9000 euro. 9000 euro offered here and the auction floor for the first, for the second and. The last chance, 9000 euro za córkę ogiera Contargos po raz. Trzeci, gratulujemy i zapraszamy nowego właściciela na środek do pamiątkowego zdjęcia. Jednak z tą tradycją nie można zerwać. Zapraszamy runda honorowa, a właściciel nowy właściciel przygotowuje się i zapraszamy go. Na środek, żeby z tą wspaniałą klaczką wykonać swoje pamiątkowe zdjęcie. Zapraszam tutaj pana prezentera. Zapraszam, zapraszam. I szukamy nowego nabywcy. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Przygotował się, zmienił koszulę. Wielkie brawa! Znany i lubiany, proszę państwa, Łukasz Koza! Gratuluję. Serdeczne gratulacje dla Łukasza. Wiemy, że ma rękę do pracy z klaczami, i wierzymy, że również klacz Comtan de Blue będzie jego przyszłą partnerką sportową. A to wszystko ta historia nie może dziwić, bo oczywiście jakość ogiera Kontargos myślę, pozostaje poza dyskusją, ale Łukasz ma w swojej stawce także wspaniałą córkę ogiera Karoli, także myślę, że również samego Karoli zresztą miał okazję dosiadać, także nie może dziwić, że docenił takie pochodzenie i zdecydował się wziąć udział w licytacji i wybrać tą wspaniałą klaczkę, która już wraca do stajni, a my tymczasem z numerem 5. Zapraszamy do nas Valentino ZWZ. Lukasz, congratulations on your purchase. When there's still some money left on your account, and I'm sure there is, you should also keep an eye on the next one, Valentino ZWZ. Zanger Seide registered, code, born the 27th of March, a son of the French stallion Varioca du Temple. Varioca du Temple is a grandson of both Kidam de Revelle and Canaan. He was part of the Olympic squad in Germany, written by Patrick Sturmeier, for example, jumping a double clear round in the prestigious Nations Cup on the Piazza di Siena in Rome. And uh, here he's combined with a young dam called California ZWZ. California is by Cornel Zweier. Do you know Cornel Zweier? I find he really reminds you of his father, Com Il faut, Cornel the damn sire. He's now starting a great career under the German top rider, Christian Allmann. And in the next generations, you find, I'd say, the best stallions of the KWP and the best stallions in the Netherlands with Emiljon. The father of Snai, di Cambaljo, one of the best horses of her age with uh, Natale Chaudani and Abdullah Al Shabatli, in Doctor Voltaire Nimador. The daughter of Voltaire, the fifth dam, also gave the 160 jumping to Lia Ahorn of Luciana Dinis. So it's uh, again a proving dam line. This called Valentino ZW set is coming from. So uh, it's up to you, Mateusz, with this son of Varioca Dutemple. I proszę Państwa, rozpoczynamy licytację. Lot numer 5 synogiera Warioca do Temple Cornet Sfire y Emilion po stronie żeńskiej. Aktualnie oferta online to jedynie 3500 euro, która na pewno zaraz się zmieni, bo ja przypomnę, że ten Ogierek dzisiaj zajął drugie miejsce w klasie Ogierków Skokowych w bardzo mocnej stawce.

za ogierka Valentino ZWZ. 4000? A myślę, że tu nie tylko pochodzenie, nie tylko predyspozycje skokowe, ale także aparycja tego konia. Pięknie malowany, cztery wysokie skarpetki. To jest coś, co na pewno nie jednego klienta powinno przyciągnąć do tego ogierka. Aktualnie oferta 4000 euro. 4000. Także jeszcze jesteśmy w tej puli, gdzie spokojnie można podnieść rękę, gdzie spokojnie można wziąć udział w licytacji. Nie narażać się na duże koszty. What is the offer, Christoph? 4200 online, 4200 online, 4200 po raz pierwszy, 4200. I myślę, że to jest tutaj ciekawa propozycja: 4200, nieduże koszty, wspaniały ogierek i doskonałe pochodzenie 4200 i 5200, 200, 6000. 5600 4600 4600 4600 4600 online proszę państwa 4600 a ja się tu rozglądam za potencjalnymi nabywcami tego wspaniałego gierka mam 4600 mamy, mamy 54700, 4700 tak I better stay here I better stay here as the bidding goes online mostly we have the offer of 5000 euros. 5000 euro proszę państwa. 5000 euro online klienci z Niemiec 5000 euros. 5000 euros for the son of Varioca Du Temple for the first time. 5000 euro. Po raz pierwszy. Za ogierka Valentino ZWZ a my poprosimy rundę muzyczną i rundę galopu, żeby państwo przyjrzeli się jeszcze jaki ten koń ma potencjał. No i myślę, że macie Państwo się szansę przyjrzeć, że nie tylko doskonały rodowód, ale także świetny ruch charakteryzuje Valentino ZWZ 5000 euro i pora na ostateczne 5200. 5200 i to są właśnie miłośnicy wysokich skarpetek, proszę Państwa. 5200. 5200 for the first time. Są różne, proszę Państwa, przyczyny, dla których ludzie 5400, 5400 po mojej lewej, 5400, dla których ludzie kupują konie. Jakość, rodowód, ale czasem koń musi mieć po prostu to coś. We have 5400, musi mieć to coś, co tego klienta przyciągnie, i myślę, że ten ogierek 5600 ma to coś. 5600 tam z tyłu, za kamerą. Jaka odpowiedź tutaj po lewej? 5600, 5600, 5600, 5600, 5600. Po raz pierwszy. 5600. 5600. 5800. Niemcy. 5800 from Germany. 5800 from Germany. 5800. 5800. 5800. 5800. 6000. 6200. 6400. 6400. 200. Ale to już mamy 6400. Tu po mojej lewej licytacja 6400. 6400. 6400 po raz pierwszy. 6600. z 6600. Holandia. 6600. 6600. Po raz pierwszy. 6600. The offer from the Netherlands. 6600. 6600. 6600. A my w takim razie jeszcze 7000. 7000, bo pora na zdecydowane uderzenie. 7000. We have 7000 on the left and... The question is: if we can sell him for 7000 euros. We have 7000 on my left side, 7000 euro po mojej lewej. 7000. Po raz pierwszy. 7000. Po raz pierwszy. 7000 euro, proszę Państwa. 7000. Po raz drugi. A ja idę się jeszcze przyjrzeć, jeszcze daję Państwu ostatnią szansę. I już za chwilę za kwotę 7 tysięcy euro możemy zamknąć tą 7200. 7200, 7200. Jednak dobrze, że podtrzymywaliśmy. 7400, 7400, 7400 po mojej lewej. 7400, no tu się sprawa rozkręca. 7400. Jaka odpowiedź miłośników malowanych koni? 7400 po mojej lewej. Myślę, że jeszcze dwie stówki. 7400 tutaj propozycja. Bardzo słusznie. Przed chwilą Krzysztof nie pytał, czemu nikt nie podbija takiego jakościowego ogierka. Ale my już po tych sześciu latach z Wami wiemy, że tu czasem potrzeba chwili zastanowienia. Tu czasem potrzeba kilku łyków proseko, poklepania po ramieniu, żebyście Państwo nabrali tej pewności, wzięli udział w licytacji. Aktualnie 7600 propozycja tutaj przy stoliczku. A ja jestem gotów za chwilę zamknąć tą licytację. 7800, 7800, no 8000. He asked me if it's allowed to come. I said it's allowed, but you need to buy one fall to get in. And now it's the time. Now it's the time. We have 7800 here. 7800 po mojej prawej. Do we have 8000? Czy mamy 8000? Mamy 7800 tutaj. Jaka propozycja? 7800 po raz pierwszy. A, ah, come on, 2200 euros. What is 200 euros? It's nothing comparing to the universe. I mean, we have 7800 here on my right side. For the first time. Po raz pierwszy. Po raz drugi. I czy nowa nabywczyni przybije tutaj moteczkiem? Mamy 7000. Przybijamy. 7800 euro Po raz pierwszy. Drugi i trzeci. Sprzedany. Gratulacje. 7800 euro. Valentino ZWZ. I nowa szczęśliwa nabywczyni, która marzyła o koniu z wysokimi skarpetkami. I właśnie te chwile słabości, a raczej potrzeba chwili, nadeszły. Zapraszamy do pamiątkowego zdjęcia. Gdzie jest nowa właścicielka? Tutaj właścicielka pada w ramiona taty. To są wspaniałe chwile, proszę Państwa. To jest właśnie to, jak tworzy się historia w Radzionkowie, jak ludzie stają się szczęśliwymi nabywcami wspaniałych źrebiąt. Prosimy tutaj pana prezentera do nas. Haniu, gratulacje. Tak jak sobie wymarzyłaś, wysokie skarpetki, pięknie pomalowany, a do tego wspaniały koń o wspaniałym rodowodzie i wielkich predyspozycjach. Jeszcze troszeczkę oswajania przed nami, żeby te zdjęcia można było tak robić w każdym momencie, ale myślę, że w takiej rodzinie to oswajanie jest zagwarantowane. Hania, będzie to trzeba poćwiczyć jeszcze, żeby on tak grzecznie stał do tych zdjęć. No. Musi być w tle, poćwiczysz to. Wielkie gratulacje, proszę Państwa, nowi właściciele Ogierka Valentino. A my już przechodzimy do kolejnej licytacji. Przed nami lot numer 6. Christoph, would you tell us some words about the lot number 6? For sure I will. Lot number six is uh, Philly. Born the 12th of March, Polish stadtburg registered, and she's coming to us with a great name, La Vie est belle. I think this is the motto um, we should live by, not only today. She's a daughter of C. Quadro P.S. You all know C. Quadro P.S., the son of Chacun Blue, out of the 1m50 jumping Ave Maria by Quadro, Silvio, and Granos. C. Quadro has started his career here in Radzionkow at uh, Zichon Stables, had some great appearances on different venues with uh, Lukasz, with Lukasz Kozach. For example, he's also done uh, the first international shows. And uh, c 4 PS is now, I've just seen him some weeks ago in Germany, he's back to Germany now, still doing good things, they're always scoring around 8.5 in young horses classes as a six-year-old. The mother she's by camires a son of capitol followed by corofino a son of corofino lissabon and phil pilote so everything's going back to westphalian to a westphalian dam line that has already produced a couple of successful sport horses and show jumping la vie et belle wearing uh, the sash here of one of the what kind of sash is this matthias i think you're gonna tell us but uh, good luck with his special filly I proszę Państwa, dwie najważniejsze informacje o tej klaczce. La vie est belle, to znaczy, życie jest piękne i myślę, że bez wątpienia, życie, będąc właścicielem takiej klaczki, będzie piękne. A druga informacja, ta szarfa, którą ta klaczka nosi, to zdobyta przed kilkoma tygodniami szarfa czempionki licencję, e, czempionki czempionatu źrebiąt w Pilchowie, gdzie pokonała. Silną stawkę klaczek skokowych, zostając najlepszą klaczką w swojej kategorii. Lawi SBL 3900 euro to oferta online i otwieramy licytację. 3900, ladies and gentlemen, 3900. 3900 po raz pierwszy za wspaniałą klaczkę Lawi SB Córkę ogiera C4, a więc dalej Chacon Blue. 4B od matki po Camires Con Capitol Corofino. 6900 6900 6900 euro po raz pierwszy. Przepraszam, 3900 3900. Zamyśliłem się to numer 6 oczywiście, ale oferta aktualnie to 3900 3900. 3900 po raz pierwszy. What is the offer? We have two bits online. 4400, 4400, 4400, 4400 euro po raz pierwszy. Oferta z Polski, 4400, 4400, po raz pierwszy, 4400, 4400 i następne, 4800, 4800 w narożniku, 5200 online, 5200 online.

Po raz pierwszy. 5700, 5700, 5700, 5700. A my poprosimy rundę muzyczną i rundę galopu, żebyście jeszcze raz mogli przyjrzeć się jakości klaczki. Love is Bel. Życie jest piękne, proszę Państwa. And we have offer for 5900, 5900. Oferta online. 5000, 6000. 6000 po mojej lewej. 6000 po mojej lewej. 6000, 6000. 6000, 6000 online, 6000, excuse me, 6000 on my left side, 6000 euros, 6000 euros. 6000 po mojej lewej. A Państwo jeszcze raz spróbujmy rundkę galopu, bo to, o źrebiąc skokowych myślę, jest kluczowa kwestia. Mamy ofertę 6000 euro. Po mojej lewej stronie. Pani łapie się za głowę, że tak tanio jest w stanie nabyć taką klaczkę. To prawda, 6000 euro. Dzisiaj to żadna kwota, proszę państwa. 6200, 6200, odpowiedź narożnika 6200, 6200, 6200, 6200 6200 za klaczkę Lavi well. 6200 6200. There in the corner. What is the answer? What is the answer? We have 6,200. We have 6,200 for the first time. 6200. Po raz pierwszy. Na rożniku. Za klaczkę Lawi SBL 6200. 6200, córka Ogiera z C4, którego dosiadał Łukasz Koza, którego już Państwo mieliście okazję dzisiaj poznać. Wygrywał na nim zawody, startował na międzynarodowych parkurach, a teraz Ogier ten wrócił do Niemiec, do stacji Ogierów Szekemile, A prawdopodobnie na dniach trafi, by kontynuować karierę za Oceanem. Bo jest to świetnie rokujący koń. Również ciekawa strona żeńska rodowodu. I wreszcie wspaniały efekt tego połączenia: klaczka La Belle, za którą oferta aktualnie wynosi 6200 euro i pochodzi tutaj z narożnika. Ja idę się przyjrzeć, kto tu jest o krok od nabycia tej klaczki. 6200. Czy to są ci, którzy chcieli kupować klaczkę? 6200. Jaka odpowiedź? Po raz pierwszy, po raz drugi, proszę państwa, dorzucam transport do tej oferty, bo oni mają popsuty koniowóz, 6200, ale państwu z narożnika tam też dowieziemy, jeśli trzeba. Aktualnie 6200, zatrzymamy się, pani Sylwio, zatrzymamy się, zatrzymamy się. Jak Państwo myślicie, czy ta pani, która siedzi tu przy tym stoliczku powinna za kwotę 6200 euro stać się nową właścicielką tej klaczki? I... Oho! A tak było pięknie. Online, online, proszę państwa, a już miałem przybijać, już to są właśnie te momenty, także emocje wracają niestety. Ta era covid u wniosła to, że teraz można dokonywać również postąpień online. What is the offer, Krzysztof? 64 6400. offered online. 6400. 6400. No ale oferta transportu jest na stole. Ten transport jest trochę warty. Z kierowcą, z kierowcą. 6600. 6600, proszę Państwa. 6600. 6600 tutaj. 6600. 6600. 6600. For the first time. 6600. Po raz pierwszy. 6600. Po raz drugi. Państwo, ostatnia chwila, żeby się zastanowić. Pani tutaj, co się tak ocierała? Nie, już nie. 6600. Następnego rozumiem, tak? Tu jeszcze. Panie Bartoszu. No dobrze, proszę Państwa, w takim razie za kwotę 6600 euro życie tej pięknej damy o imieniu Sylwia stanie się dzisiaj piękne. Gratulacje! I zapraszamy do pamiątkowego zdjęcia z klaczką Love bell. La vie, Abel. How good life is. They are the new lucky owners. Congratulations. Everybody of us is wishing the best luck for the future of this so nice filly, La Vie est belle by C 4 P S. Now we're going back to dressage with the epic gamer. Another quote from Amber Transfer born the 21st of April, Polish Studbook registered, out of the first crop of the so popular Escanto PS escanto p's is s evano son of escamillo out of a dam by first and by Tolti, London londonderry representing one of the best families of the world the finlander and damline and escanto p's has won both of his stallions performance tests scoring the best marks there oh they're celebrating there that's the right thing but uh, don't forget our epic gamer by escanto out of G.G. lady I need to tell you something about Epic Gamer's dam, because this Dutch dam, it's not her, it's an Amber Transfer Fall, um, was awarded as Polish Young Horse Dressage Champion here at the age of six. And later she performed successfully in the Prix Saint-Georges classes, the Daughter of United, the Thoroughbred Mightens, and the Numador Son Aram. So, you have some show jumping blood there in the background that's always interesting with the dresser shores giving strength and power. Uh, good luck with Epic Gamer out of the first crop of Escanto PS. A proszę Państwa, przed Wami wyjątkowy ogierek numer 7 Epic Gamer syn ogiera Escanto rewelacji stacji ogierów Szeke ile dwukrotnego zwycięzcy próby dzielności. Syna ogiera Eskamilo i matki po Firstenbal. Natomiast tutaj również strona żeńska bardzo interesująca, bo jest to źrebie pochodzące z embryotransferu. Klacz, którą Państwo widzicie, to nie jest matka tego źrebaka. Jego matką jest klacz Gigi Lady, która jest córką ogierów United i matki po pełnej krwi ogierze Mythens sama była mistrzynią Polski młodych koni z notami przekraczającymi 9 punktów doszła w sporcie do poziomu małej rundy a teraz wykorzystywana jest w hodowli oferta za ogierka Epic Gamer to aktualnie 4300 euro i od tej kwoty rozpoczynamy licytację 4300, 4300, 4300, 4300, 4500, 4500, 4500, 4500 na wprost 4500 4500 4500 4500 4500 for the first time 4000 900, 4900, 4900, 4900, 4900 online, 4900, 4900, 4900 online, 4900 online, 4900, 5100, 5100 w narożniku, 5100, 5100, 5100 in the corner, 5100, 5100, 5100, 5100, 5100

Brawa, brawa! Rozkręcamy się. 6000 po raz pierwszy, 6000 euro. 6000 euro, 6400. Niemcy, 6400 from the Germany. 6400, 6400, 6400 for the first time. 6400. A my poprosimy rundkę kusa, żebyście Państwo jeszcze raz mogli się przyjrzeć, jak to doskonałe pochodzenie przełożyło się na wspaniały, lekki ruch i oczywiście sportowy temperament. We have 6400 euros offered online. 6400 oferta z Niemiec. 6400 po raz pierwszy. 6400. 6400. 6400 euro. 6400. Po raz pierwszy. 6400. Po raz drugi. 6400 euro. 6400. 6400. Po raz pierwszy. 6400. Po raz drugi. 6400 euro. A Państwo jeszcze raz przyglądacie się, bo takie połączenie rodowodu to rzadkość klacz chodząca w sporcie klacz o doskonałym rodowodzie i Escanto PS, którego nasienia praktycznie w zeszłym sezonie nie można było dostać 6400 euro to oferta online. po raz pierwszy. 6400 6400. Po raz, drugi. I mam jeszcze tutaj oczekujące połączenie od osoby zainteresowanej tym ogierkiem, także musimy momencik poczekać. Państwo się przyglądacie. Now our busy auction He has a client on the phone. We will see what will happen for this called Epic Gamer. Born the 21st of March, the son of Escanto PS. Don't forget, ladies and gentlemen, the direct dam was Polish champion of the six year old dressage horses. She was successful in Puy Saint Georges classes, and she's the daughter of uh, the successful performer United, that we all know as Sire of Bordeaux, who is now newly among the top 10 of the WBFSH ranking of the dressage sires. Eskanto, United and Maitins, now standing at 6400. And I think, Mateusz, you have something to tell us? Yeah, we have offer online for 7000. 7000 euros, 7000 euros for the first time. From the phone, from the phone call, 7000 euro. Oferta przez telefon klienta, który był zainteresowany tym ogierkiem. 7000 po raz pierwszy. 7000. Ostatnia runda po sali. Ostatnia chwila, żeby się namyścić. Po raz drugi. I Ogierek Epic Gamer. Trafia do klienta, z którym przed chwilą miałem przyjemność rozmawiać. Do bardzo znanego trenera, właściciela, a jednocześnie małżonka doskonałej zawodniczki kadrowiczki, która również brała udział w wywalczeniu historycznego awansu na. Igrzyska Olimpijskie, ale tutaj mamy jeszcze jakąś akcję online na aktualnie 7000 na telefonie. 7000, 7000. Po raz pierwszy. 7000. Po raz drugi. Sprawdzamy jeszcze oferty online, one czasem spływają z opóźnieniem, także żebyśmy niczego nie pominęli aktualnie 7000. Po raz pierwszy. Po raz drugi i nikt lepiej, nikt więcej. W takim razie Ogierek Epic Gamer za tą kwotę trafia do naszych nabywców przez połączenie telefoniczne. 7000, gratulacje! Ogierek Epic Gamer trafia do naszych nabywców. Przez połączenie telefoniczne taka metoda licytacji również jest dopuszczalna i skuteczna. A my przechodzimy już do licytacji klaczy z numerem 8. A o tej wyjątkowej klaczy, która dzisiaj została superczempionką. W kategorii źrebiąt ujeżdżeniowych, a więc najlepszym źrebakiem ujeżdżeniowym dzisiejszego czempionatu Opowie nasz gość Krzysztof Ruvolt. Yes, super champion. She's coming to us, the super champion of all dressage faults. And as I've told you before, we've seen so many good ones, and she was the best of all. Rosaria Deluxe EM by the proud breeder um, Ewa Miskiczova from Czech Republic. An Oldenburg registered filly by Don Alex, the Oldenburg champion stallion, who's standing at start here in Ratsjonkov. and there she is with her dam, this filly proudly wearing the winning sash. The dam, we need to talk about her. She's called Reine Freude. She's by first romancier, Rosario, Sandro and Gregory. So you have four generations of good dressage stallions. And this direct mother, she's already produced a top talent called Grey Sun by Grey Flannel. The older half-brother of this uh, filly was uh, sold for a very good price at the PSI auction of the Kasselmann and Schockenmüller family. And on top of that, that's the direct dam line of the stallion expectation PS. It's the direct line of Zink Founder FH, a very successful dressage horse, and the direct family of Fashion Prince OLD, who won the qualifier at the World Championships of Young Horses at the age of five last year in Ermelo and took later on in the final the bronze medal. So, this is a really, really good family and a top filly. Rosaria Deluxe EM. Proszę Państwa, Rozalia Deluxe, tak jak wspominałem, najlepsze źrebie ujeżdżeniowe dzisiejszej wystawy. Rozpoczynamy licytację od kwoty 4900 euro, a jest to na pewno jedno z najlepszych źrobiąt po ogierze Don Deluxe, jakie mieliśmy okazję oglądać, a za przy tym...

Najlepsze źrebie ujeżdżeniowe dzisiejszej wystawy aktualnie kwota: 6000 euro. 6000, 6000 euro. 6000 euro. 6000 po raz pierwszy, 6000, 6000, 6000 euro. 6000 po raz pierwszy, 6000 po raz pierwszy. Bit online: 6000, 6000. I dzieje się, proszę Państwa, online. Już sprawdzamy oferty. Aktualnie 6000. Jo, 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 już tu się wczytuję, A Państwo przyglądacie się klaczy Rosaria Deluxe, córce Ogiera Don Deluxe. A ja już przekazuję informacje o najnowszych postąpieniach online. Tutaj chwilowo straciliśmy połączenie z bazą, ale już odzyskujemy. A kwota za klacz Rosaria to aktualnie 8000. 200 euro, 8200, 8200. Cały czas ten dzwonek, który Państwo słyszycie, to są postąpienia licytujących online. 8400, 8400, 8400, 8600, 8600, 8600, 8600, 8600, 8600, tutaj w hali. 8800, online, 8800, 8800. Jaka odpowiedź? Czy jest 9000? 8800 online. Jaka odpowiedź sali 8000 online. 8800 online. What is the answer here on the auction floor? Mamy 8800 oferta od klientów online. Poprosimy w takim razie jeszcze rundkę kusa, żebyście Państwo mogli się przyjrzeć i zastanowić, czy warto jeszcze dokonać kolejnych postąpień aktualnie 8800 8800 8800 po raz pierwszy. 8800 po raz drugi 8800 dziewięć tysięcy 9 tysięcy słusznie, słusznie to zawsze tyle trwa, zanim ci klienci się zaktywizują. Wielkie brawa dla tej pani, proszę państwa, 9000 tysięcy. Podnieść rękę, to ma swój ciężar, to ma swój ciężar przy tej kwocie, ale już niestety kolejne, albo niestety postąpienie online. Aktualnie oferta za tą klasz to 9400. Klienci z Holandii 9400, 9400, 9400 online, 9400 online. What is the answer? Jaka odpowiedź, proszę pani? 9400 online, mamy 9600? Dołożymy te dwie stówki, prawda? 9400. 9400 online. 9400 online. Najlepsze źrebie ujeżdżeniowe dzisiejszego czempionatu, na który zjechały się najlepsze źrebaki z całej Polski. Ten akurat pochodzi z Czech, ale wybraliśmy go, ponieważ uważaliśmy, że jest to niezwykła okazja, żebyście Państwo mogli do swojej kolekcji dołączyć wspaniałą klaczkę. Aktualnie cena to 9400 euro. Po raz pierwszy. A ja muszę się tu przejść. Tu rozmów było dużo, analiz. Zastanawiam się i myślę, że 9400 to nie jest kwota, która mogłaby kogoś zniechęcić. Jaka tu jest odpowiedź przy tym stoliczku? Mamy 9400, tak, 9800 myślę, że to byłby taki cios. 600. 9600, proszę państwa, wielkie brawa, 9600. To rodzi się w bólach, ale zbliżamy się do celu. 9600 po mojej lewej. Teraz idę, tu jest taki miłośnik klaczy ujeżdżeniowych. Przyjechał do nas z Warszawy, od dwóch tygodni pracował nad swoją żoną, żeby zgodziła się na podniesienie ręki, i on widzę, że już jest zdecydowany. To, to już jest ta mina. On mówi teraz, że byłby gotów zainwestować w tą klacz. 9800 euro, prawda? Henry się dołoży. Mamy 9,600. We have 9,600. And what is the answer, ladies and gentlemen? 9,600 za wspaniałą Rosarię Deluxe. Po raz pierwszy. Dwie stówki. 9,600, proszę Państwa, to nie jest duża kwota jak na najlepsze źrebie wystawy w Radzionkowie 9,600. Po raz pierwszy. 9,600. Tutaj analizy na telefonach, oglądanie rodowodów. 9000, tutaj skoczkowie to dla nich to nie, nie, nic takiego. 9600, proszę Państwa, po raz pierwszy. Ja się jeszcze rozglądam, żebyśmy nikogo potencjalnie zainteresowanego nie pominęli. 9600, w takim razie jeszcze mała runda muzyczna. Państwo jeszcze raz się tej klaczy przyjrzycie. Pani już zaciera ręce. Kurs euro sprawdzony, dobrze stoi, prawda na zakupy w euro jest dzisiaj bardzo dobry dzień, a kwota 9600 to dobra kwota. 9600 9600 9600 euro po raz. Pierwszy. We have 9600 here in the auction floor. Oh, whoa, whoa, whoa. we have now 9800 from the Netherlands. 9800. Holandia. I co teraz? 9800. 9800 po raz pierwszy. 9800. Yeah, we need to go to the right corner also. Now we have 9800. 9800. Wiecie Państwo, to jest dużo czynników, żeby sprzedać takiego konia. Oferty online, oczekiwania hodowcy, oczekiwania aukcji, oczekiwania kupujących i gdzieś te wszystkie czynniki muszą się spotkać. A wyznacznikiem tego kompromisu jest zawsze ta kwota i myślę, że taka kwota 10 tysięcy. To by była taka kwota, gdzie te wszystkie interesy by się spotkały. Mamy taki kompromis? 10 tysięcy? 9800, dwie stówki. A ja przekonam panią hodowczynię, że to jest to. Mały krok dla stoliczka, wielki krok. Liczyć? 9 tysięcy? Zacznę. Po raz trzeci zaraz będzie. 9800! dwie stówki, a ja tam biegnę, zatwierdzamy i wychodzimy. Ok? 10 tysięcy, proszę Państwa, wielkie brawa! 10 tysięcy euro, we have 10 thousand euros and now is the question, can we sell the Philly Rosaria Deluxe? Kto z we have now offer online oh whoa 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 it was almost there 100 10200 netherlands pingation dish 10200 10200 10200 and we have a look where is the bit the Netherlands ten thousand two hundred, and we check to be sure we have ten thousand two hundred from the Netherlands. Ten thousand two hundred. But now we have a new bidder. Ten thousand two hundred, and I have one client on the phone. Ten thousand two hundred. Ten thousand two hundred for the first. Ten thousand two hundred. for the second 10,200, 200 and now I go to the breeder 10400 o oh, o o o 60400 10, 10400 w narożniku 10400 ale tu się dzieje ale panie tu jeszcze widzę nie powiedział ostatniego słowa a pan tu pokazuje że to kupa pieniędzy no 10400 to już dużo, ale czy wystarczająco? Ja zabieram moteczek i idę się przyjrzeć, kto to tu dołączył do licytacji za kwotę 10 400 euro. Panie, na razie przerwa. 10 400. 10 400. Kto to tu jest tym szczęśliwcem? Się tu dzieje. Ktoś tu przyjechał. I kupuję wszystkie śrebaki na tej aukcji. 10 400. Ale nie mają transportu. 10 600. Pani tu mówi, że 10 600. Jaka odpowiedź przy tym stoliczku? 10 600. Ja myślę, 11, jakby było, to by było ok, prawda? To może by było ok. Ale transport jeszcze trzeba. Z transportem. jedenaście tysięcy z transportem. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, oh. No, tu jest dynamika, tu jest dynamika i rozwój wydarzeń. O, oh, oh, wait, I run, I run. 1600. One 10600. Which country? 10 600 10 600 10 600 i sprawdzamy, zawsze weryfikujemy, kto dokonuje tych postąpień 10600, we have 10, 600 10 10.600, w takim razie pani tam mówi 10 800 10, 800 and now it's the question, if the online bidders can offer the 11,000 euros, we have 10,800 there in the corner for the best dressage fall of today's championship. and we need 11,000 from the online bidder. do we have it? can we get 11,000? we have 10,800. we have 10,000. 800, and, and, 10, 800, and now the bidder online on, on my phone says 11,000, 11,000, 11,000, and now it's the question, do we have okay from the owner? 11,000 from a very good clients of mine sport people who gonna show this mare in a high sport riding till small to level. 11 tysięcy, proszę Państwa, od bardzo dobrych klientów, zawodniczki, którą z nami, z którą mam przyjemność trenować. I pytanie. Sprzedamy, prawda? Sprzedamy. Będzie miała super. Pani tu kiwa głową. Ja też chciałbym tak kiwać. Inkasując 11 tysięcy euro, proszę Państwa, ale jest zgoda, jest zgoda na sprzedaż. Zatem klaczka Rosaria Deluxe, jeżeli nikt z Państwa w ciągu 5 sekund. 11 tysięcy 200 euro, a z transportem. 11 tysięcy 200, 11 tysięcy 200, 11 tysięcy 200. Jaka odpowiedź online? Znowu muszę się połączyć? 11 200? 11 200? 11 200. Czekam na odpowiedź klientki, którą mam na telefonie. 11 200, państwo, którzy już dzisiaj dwa konie kupili. Zawsze mamy tu takiego cichego bohatera wieczoru, który wpada, kupuje jednego, dwa, trzy konie. Dzisiaj to zdecydowanie jest ta pani. I jaka jest odpowiedź? Now we need the online bid. Dziesięć tysięcy jedenaście osiemset. Now make one round trot. We have eleven 11 Eleven six Netherlands. Eleven six Netherlands. OK. jedenaście tysięcy sześćset.

Yeah, 12 is a good price. 12 tysięcy euro po raz pierwszy. Po raz drugi. I 12 tysięcy euro. Mam informację, że klientka, którą mam na telefonie, kończy licytację. Co oznacza, że klaczka Rosaria Deluxe za kwotę 12 tysięcy euro z transportem trafia do stajni w Konigurce! Proszę Państwa, pora na pamiątkowe zdjęcie z najlepszym źrebięciem ujeżdżeniowym dzisiejszego dnia i dzisiejszego wieczoru, a zaokampaniamuję Państwu przy tym wydarzeniu nasz wspaniały muzyk. Tym razem to nie będzie Elvis. A kto? Zaraz Państwo poznacie. Zapraszamy go na scenę. so our lucky clients are celebrating the next purchase with the supreme champion of the dressage faults, rosaria deluxiam. and important information for our english-speaking clients, especially for those watching um, online, or watching uh, from abroad. now there will be a short break. a short break. and as you know, elvis is alive. elvis himself is among us. he will sing one or two songs for us, and then we'll be back again in a couple of minutes. Czy jest z nami nasz muzyczny gość? Zapraszamy go na scenę. A tutaj piękne chwile, piękne chwile wielkie brawa, proszę Państwa, jeszcze raz dla tych szczęśliwych ludzi, którzy jutro obudzą się z trzema wspaniałymi śrebiętami w swojej kolekcji. Raz, raz, raz. A ten transport to ilo? I dałeś tam szybko, nie? No, busikiem. O, o idzie. Jestem. ras 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 Raz, raz. Z tego zasobu nam przybyliście razem. Dobrze, Będziemy i oblewać, będziemy wygrać. Z nieszczęściem kupiłeś. Zamknij świat na klucz. Wróć do mnie, żal za siebie, żół. Wróć do mnie, bo ja wciąż pamiętam. Ciebie z tamtych lat wygnaj z serca chół, wróć do mnie jak najkrótszą dróg. wróć do mnie, bo ja wciąż pamiętam ciebie Tyla. Niech się dzieje, co chce, nam nie może być źle. Kupię nam obrączki, dwie, bo po to, by ze sobą być żyjemy ja i ty jak stracony czas wróć do mnie jak już kiedyś raz wróć do mnie bo ja wciąż pamiętam ciebie z tamtych lat boom, boom, boom. Wróć do mnie. Wróć do mnie, bo ja wciąż pamiętam ciebie. Z tamte lat. I tak jak po nocy wstaje dzień, po burzy wraca słońce. Tak proszę ty. Wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem Ciebie, Ciebie z tamtych lat. Niech się dzieje, co chce. Na mnie może być źle. Kupię nam obrączki, dwie, bo po to, by ze sobą być, żyjemy ja i ty. Jak stracony czas, wróć do mnie, jak już kiedyś raz. Wróć do mnie, bo ja wciąż pamiętam ciebie. Tamtyle. Wróć do mnie. Wróć do mnie. Wróć do mnie. Jak dzień, jak sen, to wspomnienie. Powraca w podróży do tamtych lat. Pamiętam ten dzień, powiedziałaś mi, że dziś odkryłaś tę płytę. I ten głos, co dzień, co noc, czy pamiętasz? To on ciebie rzucił w ramiona me, gdy głos jego brzmiał jak szum. Tak ciepło, jak ciepło twych Gdy nam śpiewał Elvis Presley Świat miał trochę więcej ba Pod palmami bluchała Hawaii Kołysało good luck charm Love me tender, kochaj czule na prywatce, aż po świt Kiss mi szybko Gdy nam Elwis śpiewał tak Co dzień, co noc To wspomnienie Choć tyle na niebie zabłysło gwiazd, to ty dałeś nam piosenki, co w świat wiodły nas w ten trudny ten czas, gdy nam śpiewał Elvis Presley. Świat miał trochę więcej bar. Pod palmami blu Hawaii kołysało good luck czaha. Love me tender, kochaj czule. Na prywatce aż po świt. Kiss me quick, pocałuj szybko. Gdy na Melvi śpiewał tak. Gdy nam Elwis śpiewał ta. I proszę Państwa, dziękujemy pięknie za tą część występu. Jeszcze nasz gość muzyczny do nas wróci, ale my otrzymaliśmy już sygnał, że kolejne siedemnate są gotowe. Wielkie brawa! Wspaniałe muzyczne akcenty. Natomiast ja tu troszeczkę chodziłem po hali i zasmuciła mnie jedna rzecz. Dostrzegłem, że jeszcze wielu z Państwa nie nabyło dzisiaj żadnych źrebiąt i siedzi ze smutnymi minami. Ale myślę, że możemy temu zaradzić, bo już za chwilę na ring wkroczy przedostatnie źrebie ujeżdżeniowe dzisiejszego wieczoru. Tak jak wspominałem, Full of Charm został wycofany. Zatem teraz przed nami First Frederick, a potem już tylko Tiluel, jeśli chodzi o źrebięta ujeżdżeniowe. Dlatego tych którzy szukają przyszłych dresażowych prospektów. Prosimy o wyjątkową uwagę i wzięcie udziału w tej licytacji. Fürst Frederick to syn ogiera Fürst Sonic od matki De Janeiro i Deniro. O meandrach jego rodowodu opowie nam nasz gość Krzysztof Ruwold. Thank you, Mr. Elvis Presley, and welcome Fürst Frederick A.S. Oldenburg registered called born the 25th of April by the champion Stadium Fürst Sonic P.S. For Sonic PS, the son of Wurstenball, out of Santana Air RS2. for Sonic's dam was sold for almost 1 million euros at the PSI auction, and she's the half sister of the fantastic stallion Glocks Total US of Edvard Hall, finishing in the top 10 at the Olympics in uh, Rio de Janeiro some years ago. De Janeiro, the dam, she's by De Janeiro, that's the son of De Niro. And then you have again an inbreed on De Niro, who uh, led the WBFSH ranking for the best dressage sires for six years in a row. And all this going back to a proven Hanoverian dam line that has also produced a horse called Amigo. Amigo was German champion at the dressage ring, ridden by George Teodorescu some years ago. So this is the first to go after the break. Keep focused on First Frederick AS by First Sonic PS. I rozpoczynamy licytację o gierka First Frederick, aktualnie oferta z Niemiec to 4100 euro. The offer from Germany is 4100 euros and that's where we start the bid up here. 4100, 4100, 4100 po raz pierwszy, 4100, 4100... 5000, 5000 euros, 5000 euros. 4.9, 4900, 4.900, 4.900 online, 4.900 online, 4.900 po raz pierwszy. A my poprosimy jeszcze rundkę Kusa, żebyście Państwo mogli mu się przyjrzeć. To żeby nie brało udziału w aukcji, także musicie Państwo mieć troszkę więcej czasu, żeby przyjrzeć się jego jakości. Aktualnie 4.900 euro oferowane online, a my poprosimy rundkę Kusa jeszcze. Myślę, że tutaj komentarz jest zbędny. Świetny kurs. First Frederick. First Zonik i Imbret na Ogiera Deniro. 5300. Oferta z Holandii. 5300. 5300. 5300. 5300. Po raz pierwszy. 5300 euro. 5300 euro. Po raz pierwszy. 5300. 5300. 5300. 5300. 5300. 5300. Siedemset 5700 Niemcy 5700 5700 5700 pięć tysięcy siedemset 5700 pięć 5700, 5700, 5700, 5700 euro po raz pierwszy 5700 tysięcy a Państwo przyglądacie się temu urodzonemu 25 kwietnia. źrebaczkowi i poprosimy jeszcze troszeczkę kusa prezenterów, prosimy o zmienianie się. Musimy go tutaj zaprezentować w ruchu, bo... Państwo nie mieliście jeszcze okazji go zobaczyć. Pilnujemy, żeby śrebie było po zewnętrznej stronie. Państwo się przyglądacie i rozważacie możliwość zakupu ogierka Fürst, Frederick AS, syna ogiera First Sonic, a więc Fürstenbal Glocks od matki po De Janeiro, po... W trzecim pokoleniu dwukrotnie pojawia się legendarny ogier. De Niro aktualnie oferta z Niemiec to 5700 6700 6700. 7700. Duże postąpienie 6700 online 6700, 6700. 6700 6700 po raz pierwszy 6700 online. 6700 online for the first time. 6700 6700 6700, 6700, 6700 po raz pierwszy. 6700. 6700. 6700. 6700. 6700 euros for the first time. 6700. 6700. 6700 euro po raz pierwszy. 6700 euro online. To jeszcze nie jest cena, za którą ten ogierek może zmienić właściciela, dlatego prosimy aby rozważyć może jeszcze 200, może jeszcze 300. Aktualnie mamy 6700 euro oferty online za Ogierka First Frederick, który tutaj imponuje bardzo dobrą pracą zadu i elastycznymi chodami, a więc wszystko to, co potrzebne jest u konia ujeżdżeniowego, a przy tym deniro w rodowodzie będący gwarantem doskonałej jakości. Przyjrzyjcie się Państwo raz jeszcze myślę, że kusto jedno, ale też świetny galop tego ogierka 6700 po raz pierwszy. 6700 6700, 6700, 6700. Jak tutaj na krótkiej ścianie, jakie tu są nastroje? 6700, tutaj wszyscy się namyślają, rozglądają, jeszcze nie mogą się zdecydować. Aktualnie mamy 6700 ofertę online po raz pierwszy. 6700, tutaj. Ten pan, który z żoną tak negocjował, siedzi zamyślony, myśli, czy 6700, ale mówi, że nie, że to nie jego typ, że 6700 to nawet nie jest kwota, która mogłaby go przekonać. On szuka klaczki, bo to miłośnik jazdy na koniach płci pięknej. 6700 po raz pierwszy. Jeszcze tutaj przyglądamy się. Co po tej stronie słychać? O, tak, panie, już tak się to, miny robią, żebym ich tylko nie zauważył przy tym soliku. Tak? 6700. Po raz pierwszy? 6700. W takim razie ostatnia runda muzyczna. Ostatnia chwila, żeby zastanowić się nad zakupem tego ogierka. Ostatnia szansa dla Państwa i dla licytujących online. The last rounds. 6700-6700. Po raz pierwszy, po raz drugi i ostatnia szansa dla Państwa, żeby podnieść rękę. Jeżeli to nie nastąpi, to First Frederick pozostanie u swoich dotychczasowych właścicieli i na pewno usłyszycie Państwo o nim jeszcze za kilka lat i o jego sukcesach na czworobokach. Ostatnia szansa, po lewej cisza, na wprost też. Na rożniku również kwota 6700 to ostateczna oferta, ale niewystarczająca, żebyśmy mogli zamknąć tą licytację z sukcesem. Także wielkie brawa, dziękujemy temu Ogierchowi, Zapraszamy go do stajni. A my już czekamy na kolejnego kandydata z numerem 10 Chaktai Diamond ML, o którym opowie nasz gość Krzysztof Ruwolt. Now the supreme champion of all jumping calls is coming to us. Born the 2nd of April, Holstein registered true Stallion Prospect called Chuckfly Diamond ML by Chuckfly PS. Chuckfly, the son of Chucko Blue and Sir Shutterfly, uh, who is currently making a name for himself as excellent producer of uh, prospects for the top level and show jumping. The oldest of chuck fly are uh, five years of age now and uh, there are so many great talents coming up but we need to talk about chuck fly diamond ml's dam that's lucia diamond ml by uh, the living holstein stallion legend kazal contender Reichsgraf rasputin tinrot you know this combination as the second M O Contendra B is the full sister of the very well known and renowned Stalian brothers Contendro the First and Contendro the Second. Furthermore, O Contendra B is the half sister of Carretano Set, the licensed son of Caretino, who won the gold medal at the World Championships for Young Horses a couple of years ago with Jos Lansing. The full brother of this colt, who is coming to us, is extremely successful under the saddle of the German rider Jana Friederike Meyer Zimmermann. He's called Chaka Chaka. Now jumping 155, so there he is, Chuck Fly Diamond ML, the Supreme, the Supreme champion of all show jumping fools by Chuck Fly, with the full sister of Jana Friederike Meyer Zimmermann's Chaka Chaka by Casal and Contender. A, proszę Państwa, przed Wami lot numer 10, cynogiera Chaklay od matki Lucia Diamond, Kassel Contender w rodowodzie i wszystkie te wspaniałe konie, o których Wspomniał nasz gość Krystof Ruwold. aktualnie licytacja ogierka Chakwal Diamond 5500, to oferta z Polski, ale myślę, że zaraz ta cena potrzebuje w górę, bo w końcu mamy przed sobą super czepiona źrebiąc skokowych dzisiejszej wystawy. 5500 proszę Państwa, 5500 po raz pierwszy, 5500, 5500.

Polska online 7100, 7100, 7100, 7100 online, 7100 offered online, 7300 w narożniku, 7300, 7300, 7300, 7300, 7300, 7900, 7900 7500, sorry, 7500 offered online from Poland, 7500 online, Polska 7900, Polska 7900, 7900. 8200, 8200 w narożniku, 8200 in the corner, 8200, 8200 na narożniku, 8200 po raz pierwszy, 8200 8200, 8200, 8200, 8200 i oferta online 8400, Polska, 8400, 8800, 8800, 8800 9000, 9000 w narożniku, wielkie brawa! 9500, online, 9500, online, 9500, online. 9500, online. 9 tysięcy pies. 10 tysięcy! 10 tysięcy! 10 tysięcy oferta naszego gościa z Niemiec. 10 ,000 euro. 10 euro, ladies and gentlemen. 10 tysięcy. 10 tysięcy oferta 10 tysięcy z 10 tysięcy 10 tysięcy euro. 10 tysięcy euros, 10 tysięcy gentlemen. 10 tysięcy tysięcy trzysta. tysięcy trzysta.

Jumping, 10,900, Polska, 10,900, Polska, 10,000, 10,900 10 from Poland, 10,900 euros offered from Poland. What is the answer in the corner? We have 10,900 offered from Poland for this beautiful and amazing and top pedigree caught by Like P.S. 10900, the offer online from Poland. 10900, polska oferta online. 10900, 10900 po raz pierwszy, 10900. 10900 po raz pierwszy, Chaklai Diamond ML. 10900 euro po raz pierwszy. 10 10900 euro po raz pierwszy. A ja idę tam zerknąć na drugim końcu, co słychać aktualnie 10 900 euro oferta online z Polski. 10 900, 10 900, 10 900, for the first. And the second time. 10 900, 10 900, 10 900 i zdejmujemy szarfę, a to oznacza, że może pokażemy się troszeczkę w galopie. Aktualnie 10 900, oferta z Polski online. Jaka tu odpowiedź przy stoliczku? Mamy 10 900, może by tak stówkę jeszcze dorzucić. Online sprzedawać... No i proszę Państwa, była chwila, żeby się przyjrzeć, a teraz pora na ostateczne rozstrzygnięcie. Mamy ofertę 10 900 euro online z Polski. Czy jest tu 11 przy stoliczku? 50. 10 950 euro. 10 950 euro tu przy stoliczku po lewej stronie. 10 950 i czy ktoś tu da 11 000 euro? Mamy 10 950 euro przy stoliczku po lewej stronie. Jaka tam odpowiedź? Pani Asia kręci głową, nie dowierza, że to tak dobry rodowód i zastanawia się, czy 11 tysięcy to jest kwota, którą mogłaby zaoferować za tego ogierka. To już tylko 50 euro, Asiu. 50 euro. 10 950. Tutaj oferta od naszego przyjaciela, który myślę, że już za chwilę wyjdzie uśmiechnięty z tej hali. We have 10,950. What is your answer, Christoph? Do you offer 11,000? No money. No money. We have 10,950 euros for the first time. We have 10,950 euros. 11 they have to do. Okay, they cannot do 50, so we need to make 11,000 then I give 50 from my pocket. Okay, we sure. 11,000 there. On the left. 11 tysięcy, proszę Państwa, nie można robić zgodnie z warunkami aukcyjnymi postąpień po 50 euro. Ale 50 euro dorzucam od siebie, jeżeli to by miała być kwota, której braknie. uuu 11 tysięcy 100, oferta online. 11 tysięcy 100. 11 tysięcy 100. I już weryfikujemy. 11 tysięcy, 100 euro online za najlepsze źrebie ujeżdżeniowe dzisiejszej wystawy, proszę Państwa. Wszystkich miłośników skoków i wszystkich poważnie myślących o hodowli oraz sporcie zachęcam do rozważenia tej oferty, bo naprawdę cena, oczywiście na 11 tysięcy euro można patrzeć z wielu stron, ale mimo wszystko jest bardzo atrakcyjna. In the sto, eleven thousand one hundred euros for the first, eleven thousand one hundred euros for the second, and eleven thousand one hundred euros. Should it be the last offer? I have one more client on the phone wondering if he should maybe buy this fall. I'm gonna call him and find out. We have 11,100 euros for the first. So, ladies and gentlemen, please listen to me. I have a bit of 11,100 euros for this colt, The supreme champion of all jumpers that we've seen here today. In my opinion, he's still a bargain. I just don't have enough money. Chuck Fly, the up and coming star in the stallion roster of Paul Schockenmüller, combined with the full sister of a 155 jumper the grand term, the full sister of two extremely popular stallions with content with the first, content with the second, on top of that, the half-sister of two other stallions, Carretano Z and Casito by Cassiano. So, uh, really, make your thoughts, please. I think this is a fantastic prospect for the future, both in sport and for breeding a stallion prospect. Proszę Państwa, ostatnia szansa. 11 100 euro to oferta online. Ale żeby zamknąć tą licytację, musimy jeszcze troszeczkę dołożyć niedużo, bo kwotę zaledwie 100 euro. Ale musimy znaleźć śmiałka, który to 100 euro znajdzie, dołoży do puli i stanie się właścicielem tego wspaniałego ogierka. 11 100. Po raz pierwszy, a ja tam idę do naszego skokowego koncika. Państwo się jeszcze przyglądacie, i pora na ostateczne decyzje. 11 100 euro. Po raz pierwszy, Asia. 1100. 11 Nie, Asia ma swojego faworyta. 11.100. Ja nie wiem, czy tu by nie trzeba troszeczkę proseką uzupełnić. No i proszę Państwa, tutaj trudne decyzje. Trudne decyzje to nie są proste wybory, to są leasingi, kredyty. Wszyscy się tu tłumaczą, o że co to, co to nie stoi na przeszkodzie, żeby podnieść rękę i zakupić dzisiaj wieczorem źrebaczka. Ale zawsze dobijamy do jakiejś kwoty, i w pewnym momencie zaczyna się kłopot. Mamy kwotę 11 100. Ostatnia szansa dla państwa, ostatnia szansa dla licytujących online. We have 11100 offered. And What should we do? Maybe we make one more round in canter. One more round in canter. One last time to make a decision and then we close. Ostatnią rundę w galopie poprosimy. Państwo się jeszcze ostatni raz przyglądacie i będziemy kończyć licytację. I proszę Państwa, ostateczne decyzje. 11, 100. Po raz pierwszy. Mam odpowiedź, że już nic więcej na telefonie. Nic więcej tam przy stoliczku. 11, 100, po raz drugi. I w takim razie online oferta za 11, 100. Zamyka licytację ogierka Chucklay Diamond ML. 11 100 euro. Nikt lepiej, nikt więcej. 11 100. Wielkie brawa. Syn Ogiera Chuck Fly, z doskonałej rodziny Żeńskiej. Który jest na pewno jednym z najlepszych źrebią, jakie mieliśmy okazję oglądać w tej hali, co udowodnił podczas dzisiejszego czempionatu zostając super czempionem w swojej kategorii skokowych. A przed nami numer 11 Lady Secret. Lady Secret uh, what a promising name this filly born the 21st of April has polished studbook registered another filly that uh, had a very very good appearance here uh, At the full championships, as far as I remember, she's finished in third position. A daughter of Diablo Blue P.S. diablo P.S. I can tell you is the favorite stallion of Mr. Paul Schokemüller. He's bred himself. The son of Diaron. You all know Diaron not only as father of Diacato P.S., who has started such a great career here at Sichon Stables. By the way, Diacato P.S. Uh, will go into the final of the six-year-old Oldenburg Horses tomorrow as winner of the qualifier, scoring 9.2 this week in Rastede. But that's another topic. Let's focus on Lady Secret by Dia Blue, out of Lady Macbeth, by Neymar that's a 140-jumping son of Nabab Derev and Levistu, who started his career in Poland before being sold to the United States of America. Then it's Imikwil a polish stallion who has jumped 160 with uh, mr gloskowski here in poland and then it's a polish demline with lord kalidos cadillac and landgraf lady secret one of the best show jumping fillies in this collection the daughter of diablo ps lady secret trzeciego of w category klaczek ujeżdżeniowych. Już teraz przed państwem córka ogiera Diablu, a więc połączenie ogiera Diaro niż takato takie samo jak u ogiera Diakato, którego mieliśmy przyjemność mieć tutaj w Polsce i na którym Łukasz Koza wygrał mistrzostwa Polski. Aktualnie oferta online to 6300 euro i od tej kwoty zaczynamy licytację. 6300 6300 po raz pierwszy 6300 6300 6300 6300. 6300 online, 6300, 6300 po raz pierwszy, 6300 po raz pierwszy, 6300

6900, 6900, Austria 6900, 6900, 6900, za klaczkę Lady Secret, córkę Ogiera Diablu, doskonałego reproduktora i doskonałego sportowca, jednego z najlepszych w ofercie stacji Ogierów, Szekemile, a po stronie matki Neymar Derewe i Imekul, Lady Macbeth, jedna z najlepszych klaczy w stajni, hodowcy tej wyjątkowej klaczki. Aktualnie 6900, oferta z Austrii 6900...

8100 w narożniku, 8100 euro, 8100 euro, 8100 euros. for the first time, 8100 euro, for the second time, 8100 euro, po raz pierwszy, 8100 euro, po raz drugi, 8100.

From Austria 8300. 8300 online. Jaka odpowiedź na różniku? Jaka odpowiedź z Belgii? 8300. Po raz pierwszy Austria. 8300. A my poprosimy w takim razie rundkę kusa i rundkę muzyczną. A Państwo zastanawiacie się nad ostateczną ofertą. Aktualnie 8300 euro.

For the second time, the offer from Austria. We are waiting for your bids, ladies and gentlemen. We have 8300 from Austria. 8300. 8300. 8300 po raz pierwszy. Za klaczkę Lady Secret. Zdobywczynię trzeciego miejsca podczas dzisiejszego czempionatu i najlepsze, a może jedno z najlepszych źrebion hodowli. I opisane. Księdze polskich koni sportowych. 8300 po raz pierwszy. 8300. Po raz drugi. 8300. Euro. Ostatnia runda, ostatnia szansa. We have 8300 for this beautiful filly. Lady Macbeth by Diablo PS. 8300. I myślę, że jeszcze malutkie postąpienie zamknęłoby tu sprawę i nie sprzedawalibyśmy tej klaczki do Austrii, a sprzedalibyśmy ją może tutaj w kraju i byłaby pociechą dla któregoś z naszych zawodników aktualnie. 8300. 8300. Po raz pierwszy. Po raz drugi. Musimy się tu zatrzymać przy tej ścianie, bo to jest dużo miłośników koni skokowych. 8300. Po raz pierwszy 8300, gdzie jest Asia? Asia to już zamyślona jest. 8300, Austria. 8300, proszę Państwa. I ostatnia chwila na ostatnie oferty. Mamy ofertę z Austrii: 8300 euro. I jeżeli nikt z Państwa się nie namyśli, jeżeli nikt nie podniesie ręki, to tą kwotą zamkniemy. Licytację dzisiejszego wieczoru. We have 8300 from Austria. And now it's the last chance for the bidders in the auction floor to make the decision. We have 8,300 for the first time. We have 8,300 for the second time. And we have 8,300 euros for Lady Secret offered from Austria for the first, for the second, and for the last time. Thank you very much. 8,300 euros sold online. Ladies and gentlemen, when uh, during the break I was walking around here, I've seen many lucky faces, but those who have bought a foal, they were even much luckier than the others. There were one, two, three, four chances left. Four chances left, and uh, this is another chance for the show jumping rider and breeders among us. It's a colt called James Bond. Polish registered, born the third of February. The son of Caroli, who is. Uh, the leading sire here in Poland, standing at Sichon the former German Young Horse Champion, the son of Kalido, who uh, has uh, given three horses at the Olympic Games in Hong Kong back in 2008, and then the dam she's Jacoda by Romario, the son of Caletto Sanzo, grandson of Caletto I. and then you have a thoroughbred grand dam called Judia by Al Ijas, James Bond, Caroli, Romario. He's the next to go. A proszę Państwa, przed nami numer 12, chociaż tak naprawdę powinien mieć numer 007, bo to właśnie James Bond, syn ogiera Karoli od klaczy Poro Mario. Wspaniały ogierek, który świetnie prezentował się na czempionacie w Pilchowie. A dzisiaj przed Państwem rozpoczyna się licytacja od kwoty 4900 euro, które zostały zaoferowane. Online 4900 euro. 4900, 4900, 4900 euro offered online. 4900, 4900 po raz pierwszy. 4900. My poprosimy jeszcze rundkę w kusze się. Przyglądamy się, jak wspaniale James Bond, syn ogiera Karoli, prezentuje się tutaj w hali. I proszę Państwa, 4900 po raz pierwszy, 4900 i czekamy 5000, 5000 w narożniku, 5000 w narożniku po raz pierwszy, 5000 w narożniku, 5000 w narożniku po raz pierwszy, 5000 euros, here in the corner, 5000, 5000 euro, 5000 euro, 5000 euro, 5000. 100, 5100, 5200, 5200 w narożniku, 5200 w narożniku, 5200, 5200 in the corner, 5200, 5200, 5200, 5200, 5200, 5200, 5200, 5200 euros here in the auction floor, 5200, 5200, 5200 po raz pierwszy, 5200 w narożniku, po raz pierwszy tutaj w hali aukcyjnej w Radziankowie, 5200 za syna Ogiera Karoli, 5200 po raz pierwszy. 5200 jaka odpowiedź online mamy 5200 tutaj w hali aukcyjnej 5200 we have 5200 euros here in the auction floor 5200 5200 po raz pierwszy 5200 5200 po raz drugi 5200 czekamy proszę państwa na nasze oferty prosimy o chwilę skupienia prosimy jeszcze o rundę muzyczną żeby klienci online też mogli się zastanowić u nich jednak jest pewne opóźnienie dajmy im szansę 5200 aktualnie w narożniku 5200. Po raz pierwszy. 5200. Po raz drugi. I ostatnia szansa dla licytujących online. Mamy 5200 tutaj w naszej hali aukcyjnej. Jaka odpowiedź online? Czy ktoś jeszcze? Tutaj już głośno, głośno namyślają się na razie 5200. Po raz pierwszy 5200. Ja wracam do stołu aukcyjnego. A dla Państwa ostatnia szansa 5200 euro za ogierka James Bond. Po raz drugi. I ostatnia szansa do namysłu 5200 euro. Po raz Drugi i oh, 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 5400. 5400 oferta online. Widać, że to pokerowa zagrywka. Tu już miało być zakończenie. 5400 online. Jaka odpowiedź? W hali mamy 5400 online, 5400, 5400 online, 5400. Tutaj się już niektórzy uśmiechają, już widzą, że to wszystko idzie w dobrą stronę. Aktualnie 5400 oferta klienta online za ogierka James Bond. Jaka odpowiedź w hali? 5400 online po raz pierwszy. 5400 euro. Po raz drugi. 5600. 5600. 5600, 5600, 5600 here in the auction floor, 5600, 5600, 5600, 5600, 5600 for the first time, 5600, 5600 po raz pierwszy, 5600, jaka odpowiedź online? Mamy 5600 w hali aukcyjnej, 5600 po raz pierwszy, 5600 euro po raz drugi, 5000… 600 euro, czy jest odpowiedź online? Jest, 5800. 5800. Czy jest 6? Czy jest 6 w hali? Mamy 5800 online. 5800 online. 5800. 5800. 5800 po raz pierwszy online. 5800 po raz drugi online. 5800. James Bond po raz drugi? I ostatnia szansa dla klientów tutaj w hali, mamy 5800 online, i za chwilę ten ogierek powędruje do stolicy Polski, bo tutaj licytujący z Warszawy: 5800 po raz pierwszy, 5800 po raz drugi. Ostatnia szansa 6000! 6000 proszę Wielkie brawa na rozruszanie troszeczkę, dla zmotywowania sytuacji. 6000 w narożniku, James Bond. I jaka odpowiedź online? We have 6000. Here in the auction floor 6000 6000 euros for James Bond the son of Karoli who was actually the Bondes champion and is a beautiful and top producer here in Poland 6000 euros here in the auction floor 600 euro po raz pierwszy czy jest odpowiedź online czy jest odpowiedź online 6000 euro tutaj w hali po raz pierwszy 6000 w hali po raz drugi 6000 ostatnia szansa dla licytujących online 6000 po raz pierwszy po raz Drugi, ostatnia szansa, 6200. 6200 online, 6200 online, 6200 online. Jaka odpowiedź w hali? 6200 online. 6200 euros offered online, 6200, 6200. Czy jest 6400? We have 6200 offered online, 6200. 6200, 6200, 6200 po raz pierwszy, 6200. Po raz drugi. 6200. Oferta online. Jaka odpowiedź w hali? 6200. Po raz pierwszy. Po raz drugi. I pora kończyć licytację. Czy jest 6400? Mamy 6200 online. Jaka odpowiedź w hali? 6200 online. Po raz pierwszy. Po raz drugi. Ostatnia szansa. 6200. Pierwszy, drugi i. Sprzedany online. 6200 euro, proszę państwa. James Bond, wielkie brawa! Another time, I'd like to ask for your attention, ladies and gentlemen. If you are interested in dressage fillies or colts, this will be your last chance. Catalog number thirteen, S, the following one, catalog number fourteen is cancelled. She is the very last to go in our dressage lot. What a filly, a black one. Good looking. Born the 21st of March, Oldenburg registered. She's she's been one of the very best in our group of so uh, very good fillies today. Uh, I think plays in the top five, at least fifth position, sixth position, something like this. And I really like her way of moving. She moves like a future star under the saddle. And don't forget. The Tortillas offspring, they are getting better and better, always swinging, always in rhythm. A daughter of Total McLaren, who has won two bronze medals at German championships for young horses, with a, daughter called, uh, with a dam called Dolcezza Fiore. She's by the Grand Prix winning stallion Flores Count, Dr. Jackson D., Jasmine and Campari. This is the family called Waldhexer from the Oldenburg breeding, one of the most successful dam lines there. This filly is closely related. For for example, to the successful Grand Prix performers Diamantina and to her full brother Quadrigas Don Sismo, who was not only successful in Grand Prix classes but also a licensed alien. So, uh, not only the last to go, a very special one left for you. Last one in the dressage lot. Till, well. Till well, Tej wspaniałej klaczy, jedna z najlepiej ruszających się źrebiot dzisiejszego czempionatu. Córka Ogiera Total Maglaren, a więc dalej Totila z De Niro od Matthiasa, Jackson. Licytacja ruszyła online, a ostatnia oferta za t to 3700 euro. Oferta z Polski online 3700, 3700, 3700, 4100, 4100 euro po raz pierwszy, 4300, 4300, 4300, 4300, 4300 po lewej, 4300 tutaj w hali, 4300, 4300 here in the auction, 4300, 4300, 4300 po raz pierwszy, 4300, 4300. 4300 4300, już mamy tutaj, mamy pewno później 4500, 4500 online, 4700, 4700 online, 4700 z Polski online, 5000, 5000 in the auction, 5000 floor, 5000 in the auction floor, floor 6100, 6100 online, 6100 online from Germany, 6100, 6100, 6500, 6500 z Polski, 6500 z Polski, 6500 oferta online z Polski, 6500, 6500, 6700, Polska 6700, Poland online 6700, 7000 7000, online 7000 oferta online 7000 6900, 6900 Polska 6900 Polska, 6900 Polska 6900 online from Poland 6900, 6900 po raz pierwszy 6900 oferta z Polski po raz pierwszy 6900, 6900 6900, 6900 7100, 7100 7100 online Polska 7100 7100 7100 euros 7100 7100 po raz pierwszy 7100 online z Polski 7300 z Polski oferta online 7300 7300 7300 7 Euro, 7 7 euros 7300 ladies and gentlemen offered online for Tillwell, the daughter of total McLaren, one of the best sires in Shechemil and Herstrand collection, awarded with an Oldenburger Premium for his excellent offspring quality, out of Dolceza Fiore, of Floriscan Dr. Jackson Damline. A top filly, top color, top movement, and for now we have an offer for her for 7,100 euros, 300, excuse me, 7,300 euros, offered online, What is the answer here in the auction floor? 7300 euro. Oferta z Polski online. I chyba pora na rundę kusem, żebyście się Państwo raz jeszcze przyjrzeli i zastanowili nad wzięciem udziału w licytacji i zawalczeniem o tą wspaniałą klaczkę T. -Luel. 7300, oferta online po raz pierwszy. 7300 euro. Świetny kus, proszę Państwa, widzicie tą sprężystość chodu. To jest. Taki nowoczesny koń ujeżdżeniowy z dobrze podstawionym zadem o pięknej maści, za którego ten pan, o pani Ania Makneła, 7500, wiedziałem, że Ania weźmie to swoje ręce, 7500 euro proszę państwa, tutaj w hali aukcyjnej, 7500, 7500. Po raz pierwszy widać widać wiedziałem to od początku że to zawsze jednak małżonka zadecyduje. 7500. Po raz pierwszy a dzisiaj rozmawialiśmy że jest kryzys że w kryzysie trzeba inwestować a inwestować trzeba właśnie w świetne klaczki w świetne źrebięta takie jak to mamy ofertę za 7500 euro tutaj przy stoliczku państwo którzy specjalnie z Warszawy przybyli na tą licytację żeby zawalczyć o klaczkę pan Jakub mówił jemu najlepiej jeździ się na klaczach a na takich pięknych i karych to już w ogóle. Potrzebna była tylko akceptacja żony, ale właśnie tutaj dobijamy do celu mamy 7500 euro po raz pierwszy, po raz drugi. Oho ho. 77. We have 7700 offered online. 77 7700 7700. 7700 euro oferta online już sprawdzamy skąd sprawdzamy skąd ostatnie źrebie ujeżdżeniowe dzisiejszego wieczoru także zachęcamy do przemyślenia tych decyzji i do wzięcia udziału w licytacji mamy ofertę na 7700 euro online i w takim razie Ostatnia szansa dla klientów tutaj w hali, żeby zawalczyć o tą klacz. Tu już wiele się dokonało, już wiele zostało przeforsowane tam przy stoliczku. Mamy 7700 online, i myślę, że jeszcze jedno małe skinienie i ta historia szczęśliwie się zakończy. Mamy 7700 euro ofertę online. Proszę Państwa, ja tu tak jak mówię, szukam tych kompromisów, wędruję po hali i staram się pogodzić te interesy hodowców, właścicieli i kupujących. I jest tu propozycja takiego rozwiązania, które myślę zadowoli wszystkich, zarówno Państwa przy tamtym stoliczku, jak i Państwa przy tym stoliczku. Jest to oferta 8 tysięcy euro. Jeżeli taka oferta by padła, to zamykamy w tej chwili tą licytację a państwo zabieracie do Warszawy wspaniałą Tiluel. Jaka decyzja? Z transportem. Ostateczna. Ostateczna decyzja. Przybijamy i kończymy. Mamy 7700 trzystówki. Uszczęśliw Jakuba. Zobacz, jak on się uśmiecha. <laughs> o tym nie możemy tu dyskutować. Ostatnia szansa. Ja dorzucam transport. 7700, 300. To już nie są pieniądze, już tyle się tu dokonało, tyle jest powiedziane. Myślę, że z transportem będzie ok prawda? No, wielkie brawa dla Ani, zmotywujmy! Zmotywujmy! Ania! Ania! 7700. Mamy to? Mamy to, Ania już kiwa, już wie, kręci głową, ale wie, że to się musi dokonać. 7700 i jest propozycja, że na kwocie 8000 tysięcy ja ją zajeżdżę jeszcze w tej ofercie. Co, będzie dobrze, no nie? No. No. A, nie. O! Osiem! Widzicie? Widzicie? Nieszczęście jednych szczęściem innych, tak to mówią. Osiem tysięcy euro tu przy stoliczku. No i to jest tutaj piękne postąpienie. To jest piękna decyzja. I w takim razie ktoś tutaj wykorzystał swoją szansę i myślę, że w tej sytuacji, jeżeli pani Ania tam się nie zreflektuje, to na kwocie takiej zakończymy licytację dzisiejszego wieczoru. Ostatnia szansa. We have 8000 offered here on the left side. 8000 euros for the first. 8000 euro po raz pierwszy. 8000 euro po raz drugi. I 8000 euro dla tych sympatycznych państwa, którzy wcześniej przegapili swoją okazję, a teraz nadrabiają po raz pierwszy. Drugi i. Trzeci! Sprzedany! Gratulacje! Zapraszamy na środeczek do pamiątkowego zdjęcia ze wspaniałą klaczką. Tiluel. Serdeczne gratulacje. Ostatnie ślebiły jeżdżeniowe dzisiejszego wieczoru. I pięknie tutaj pokerowo rozegrane. Tam się toczyły negocjacje, a pani tutaj wyłoniła się ze swoją ofertą i Dokonała moim zdaniem wspaniałego zakupu, bo klaczka Tiluel to naprawdę bardzo, bardzo jakościowe śrebie. A przed nami, proszę Państwa, pamiątkowe zdjęcie, a później dwie ostatnie licytacje. Dwa śrebaczki o rodowodach skokowych, klaczka Josefin i ogierek Czakone. Dwa wybitne śrebięta, o których już za chwilę opowie nam nasz gość, pan Krzysztof Ruwold. Now it's up to the last show jumping filly. Lot number 15 Josephine, Polish registered, born the 12th of April, a daughter of Contalu. Contalu, the son of uh, the too much early, much too early deceased Contagos. Contalu was named champion stallion himself in uh, germany with the oldenburg association two years later he was crowned there as main premium title winner for his first crop and for first achievements in sport contalou has not only a successful sire with contargos but also a very successful dam with belinda she's jumping 1.55 meters classes with the british rider tim Gretley, and contalou's grand dam chako's lute is the full sister of the stallion chako's son who has represented Germany uh, not only at European Championships, but he has also won the prestigious Nations Cup in Aachen for two times in a row, written by the young German writer Maurice Teppel. That's what I can tell you about the sire of Josephine. Now let's talk about the still young, only six-year-old mother, Jamala, a Holstein mare by the French stallion Adacio de Talma, a son of Lam de Fueton, who was imported from France to Holstein, uh, who were successful there, up to 150 classes with uh, Inga Zvalina, and then everything's going back to the famous Damline 776. This is, for example, the family of the stallion Ramiro. This is one of the most renowned families in Holstein. The Grand Dam has produced a 140 horse, the great Grand Dam, two 145 performers, so a sport proven family. Uh, this Josephine is coming from the daughter of Contalu, lot number 15. A proszę państwa przed nami numer 15 ostatnia klaczka dzisiejszego wieczoru ostatnia skokowa klaczka dzisiejszego wieczoru licytacja aktualnie na kwocie 4700 euro za córkę Ogiera Konta lot klaczy Jamala i już ruszyła maszyna 4900 Niemcy 4900 Niemcy 4900 Niemcy, 4900 from Germany for the beautiful Philly by Kontalu out of Andiago de Talmara Mirado, Dem 4900, 4900 po raz pierwszy, 45100 5100 w narożniku, 5100 100 tutaj w Hali 5100 tysięcy postąpienia w hali mają pierwszeństwo 5100, 5100, 5600 online, pięć tysięcy online, pięć online, 5600 online, 5600, 5600, 5600, 5600 5800 po mojej lewej, 5800, 5800 po mojej lewej, 5800, 5800, 5800, 5800, 5800 here in the auction floor, 5,8, 5800 here on my left side, 5800 the bits, Here in the Oksem priority over the bids done online 6000, 6000 online, 6000 online, 6000 online, 6000 online, Josephine, 6000, 6000 online, 6000 online, 6000 euro offered online for this top filly by Contalu, out of Adiago de Talma, do Demline. 6000 euro a my poprosimy w takim razie o rundę jeszcze tego wspaniałego ruchu, tej klaczki, która zarówno w galopie, jak i w kusie prezentuje bardzo dużo jakości. I myślę, że już się państwo przyjrzeli. Mamy ofertę 6000 euro online. 6000, 6000 po raz pierwszy, 6000 po raz pierwszy. Jakie tutaj decyzji hali? Wiem, że tutaj państwo zastanawiali się nad zakupem tej kleszki. 6 6000 euro. To bardzo atrakcyjna oferta 6000 euro po raz pierwszy. 6000 euro, 6000, 6000, 200, 6 200 online, 6200 200 online, 6000

6800 6800 na rożniku 6800 6800 na rożniku 6800 6800 there in the corner in the auction floor 6800 Jaka odpowiedź po mojej lewej 6800 tam z tyłu 7000 online 7000 online 7000 zakład Josephine 7000 oferta online 7000 7000 po raz pierwszy 7000 po raz pierwszy online 7000 7000 euros offered for this daughter of Comtalu beautiful gates a top type and a wonderful pedigree, 7000. Tak, wielkie brawa na rozgrzewkę, proszę Państwa. I rundkę muzyczną poprosimy, a Państwo motywują się do podjęcia ostatecznych decyzji. Mamy 7000 ofertę online. Po raz pierwszy. Jaka odpowiedź tutaj w hali? Tutaj były postąpienia po lewej, tam z tyłu. Mamy 7000 online. Myślę, że nie możecie Państwo tak łatwo odpuścić. 7000 euro po raz pierwszy. 7000 euro po raz drugi. Online. 7000 euro po raz drugi. Online. A ja się tu przejdę rozejrzeć, jakie tu Państwo macie jeszcze zamierzenia. Mamy 7000 euro online i pytanie, czy są tu jeszcze chętni do wzięcia udziału w walce o klaczkę Josefin, córkę Ogiera Kontalu od doskonałej klaczy reprezentującej świetną rodzinę żeńską. 7000 euro online. Jakie tutaj zapatrywania? 7000. Panowie, koniec, tak? 7000. Może jeszcze dwie stówki? 7200. 7200. OK? Small steps. 7000. 7000 po raz pierwszy. Jakie tu decyzje? 7200? Dwie stówki dorzucimy. 7200, proszę Państwa. 7200. Pani Tukiwa mówi, że dwie stówki jeszcze można dać. 7200. To zawsze jest taki układ, że 7,400, 7,400, 7,400. Jaka tu odpowiedź? Pani Macha mówi, że 7,400 to już za dużo. 7,200 jeszcze było dobrze, ale 7,400 to już jest przesada. Mamy 7400 tutaj przy stoliczku po raz pierwszy. 7400, 7600 online. 7, is it 7,600? 7600 online. Jaka tutaj odpowiedź? 7600, 7600, 7600, oferta online. 7600. Czy jest 7800? Jest, prawda? No, dopiero zaczęliście. Liczy, liczy, liczy pieniądze. <grystanie> 7800 znajdzie się, prawda? Działem tam pięć stówek jeszcze było. 7, no właśnie. No, oczywiście, że tak. 7800, tak? 7800? Dyszkę, nie? Łukasz, dyszki to tak łatwo nie da. 7,800, 7,800 dla pana, nie. 7,600, 7,600. Jakie decyzje tutaj, przysyćku? Mamy 7,600 online, potrzebujemy 7,800. Mamy 7600, 7600 po raz pierwszy. 7600, 7600 po raz pierwszy. Ostatnia klaczka o rodowodzie skokowym dzisiejszego wieczoru. Kwota 7600 euro oferowana online i. Czekamy na decyzję tutaj, Państwo już mówią pas. Mamy kwotę 7600 online. Jaka decyzja tam przy stoliczku? 7600. Po raz pierwszy. 7600. Po raz drugi. 7600. Pora na ostatnie postąpienia. Czy mamy 7800? Mamy? Mamy. 7800 tam na rożniku. 7800 euro. I idę tutaj zerknąć, jakie decyzje. Tam państwo się już wycofali. Mamy ofertę na 7800 na rożniku. Pytanie, czy możemy podjąć taką decyzję? 7800. I zobaczmy, czy ta kwota. Kończy licytację 7800 po raz pierwszy. 7800. For the first, for the second and for the last time. 7800 rok. Gratulacje. I zapraszamy do pamiątkowego zdjęcia z tą piękną klaczką. Szczęśliwi nabywcy. Będzie zdjęcie. Zapraszamy, zapraszamy i gratulujemy. Nie będzie, tak? Zdjęcia w kuluarach. Dobrze, zdjęcia w kuluarach. W takim razie dziękujemy klaczce Josefin. A, zapraszamy do ringu. Zapraszamy do ringu. A, jednak będzie zdjęcie. Jednak będzie. Idą szczęśliwi nabywcy. Zapraszamy jeszcze na fotkę. Na fotkę zawracamy. To trzeba uwiecznić. Wielkie gratulacje i państwo, tak zasłużone, bo to tutaj wspaniałe chwile dla nabywców tych źrebiąt, które już za dwa lata, już za trzy lata będziecie, państwo, mogli oglądać na pierwszych pokazach, a później konkursach, na czworobokach i parkurach. Tam pamiątkowa fotka, a przed nami Ostatnie śrubie dzisiejszego wieczoru ogierek czakone, o którym już teraz odpowie nasz gość specjalny. Congratulations on the purchase of Josephine, and now I can announce you the very last to go, the final lot number sixteen. I've seen many highly successful show jumping riders in the crowd. Some of you are still without a fall tonight. You can't leave the arena without a fall, so be alerted now for Chuck Conner. Coldborn the nineteenth of April registered with the Polish Statbook. The son of Chaculoupies, who's always jumping in perfect style, the son of Chakunblue, Blue, a Lancer, going back to the famous dam line of the Meer Wartburg, who was so successful with the German rider Hermann Schröder back in the days. Let's look at Chakonis Dam. Vinona Ryder and Nema Derev, who has started his career here in Poland, the son of Nabab Derev and Levisto, representing the famous Holstein family 741. Then it's Lantino Kulester and Laurent going back to a Polish dam line. There he is. Now it's your very last chance with Chakone by Chakulu and Nema Derev. And by the way, runner-up position, vice champion of the show jumping colts today. I proszę Państwa, ostatnia szansa dzisiejszego wieczoru, ostatnia okazja, by spełnić swoje marzenia ogierek Gierek Czakone, syn Ogiera Czakolu, dalej, Czakon Blue, Czako Blue, a więc słynne Ogiery, dalej po drugiej stronie Rodowu Balu a od strony matki Neymar derewe i Landino. The last offer online is 7000. O, no, sorry, sorry, that's not the right one. It's 6,800. 6,800. Ta kwota rozpoczyna licytację Ogierka Czakone, który dzisiaj zachwycił wszystkich. 7 tysięcy przy stoliczku, 7 tysięcy. 7 tysięcy przy stoliczku na wprost. 7 tysięcy po raz pierwszy. Ogierek, który dzisiaj zachwycił sędziów, zachwycił publiczność i zachwycił też potencjalnych nabywców. Kwota 7000 tysięcy. Tam na wprost po raz pierwszy. 7000 euro za Ogierka Czakone. Prosimy jeszcze rundkę kusa Państwo się przyglądacie mamy kwotę 7000 tysięcy oferowaną tam na wprost. Po raz pierwszy 7000 tysięcy ogierek Czakone. po raz pierwszy. A Państwo przyglądacie się jak on się wspaniale rusza. Myślę, że jak na... Konia o skokowym rodowodzie ten ruch jest naprawdę imponujący. Świetny typ, świetna budowa i kwota 7 tysięcy, która teraz jest oferowana za tego ogierka. Ostatnia szansa dla Państwa, bo już za chwilę chcemy rozpocząć nasze tradycyjne Breeders Party. Mamy 7 tysięcy euro po raz pierwszy. Tutaj, na wprost. Jaka odpowiedź? Tu jest taka pani, która mówiła, że coś chce dzisiaj kupić, ale nie chce klaczki. 7 tysięcy. Przy stoliczku. Po raz pierwszy. No, to jest ta pani. 7 tysięcy może 200. A ta, ta pani też. Tu trwałem negocjacje. Mamy 7 tysięcy. Drogie panie. Po stówce i będzie 7200. 7 tysięcy. 7 Czakone. Po raz pierwszy. 7 tysięcy. Ta pani to lubi kasztany. 7 tysięcy. Po raz drugi. A kto tu przy tym stoliczku licytował? 7. Kto tu ma to 7? Aha, panie Asia. Po raz pierwszy. 7 tysięcy. Rozglądamy się. 7 000 euros For the first time. Siedem tysięcy, ostatnia szansa. Po raz drugi. I w takim razie zapraszam panią tutaj. Siedem tysięcy, euro. Ostatnia szansa. Po raz pierwszy. Po raz drugi. Nikt lepiej. Nikt więcej. Oj nie, ktoś zadzwonił. What we have? We have 7200. 7200. Online. 7200. To co? 7400 zrobimy. 7400 dla tej pani. 7400. 7400. 7400. Po raz pierwszy. 7400 po raz drugi. Ja naprawdę chcę, żeby ta pani miała tego ogierka, także będę szybko przybijał, więc ostatnia szansa 7400 po raz pierwszy 7400 po raz drugi i w takim razie kładę ten młoteczek tutaj. I już za chwilę za kwotę 7400 euro. Ten wspaniały Ogierek, zatrzymajmy go, Pani Sylwio, zatrzymajmy go. Podejdźmy tutaj. Ten wspaniały Ogierek, Ogierek Czakone, najlepszej źrebie polskiej hodowli, dzisiejszego czempionatu, trafi do tej Pani 7400 euro po raz trzeci. Wielkie brawa, zapraszamy do pamiątkowego zdjęcia. a uściskom nie było końca, proszę Państwa. Ostatnie źrebie dzisiejszego wieczoru Ogierek Czakone znajduje wspaniały dom w szeroko rozumianej Tyszko familii, którzy tutaj zawsze aktywnie na naszym czempionacie i na naszej aukcji działają, a tym wspaniałym akcentem, proszę Państwa, kończymy szóstą edycję cichoń Falls Auction, podczas której Wszystkie te wspaniałe źrebięta trafiły do równie rewelacyjnych domów, za co z całego serca zarówno hodowcom, jak i nabywcom serdecznie, serdecznie gratulujemy. A ja, korzystając z okazji i tej chwili, pragnę gorąco podziękować również obsłudze naszego ringu, która dzisiaj od wczesnych godzin porannych do tej pory, a mamy godzinę 22.30, dzielnie walczy. I pracuję, by Państwu te wszystkie konie jak najlepiej pokazywać, abyście mogli cieszyć oczy ich wspaniałym widokiem. Dziękuję Krzysztofowi za kolejną wspaniałą aukcję. Dziękuję Państwu za udział. Wielkie brawa i oczywiście zapraszam na tradycyjne Breeders party. Dziękujemy pięknie.